Chciałbym też podziękować Państwu za przybycie i nie przedłużając oddam głos naszemu dzisiejszemu prowadzącemu, który zaraz przedstawi wszystkich panelistów, natomiast ja pozwolę sobie przedstawić naszego moderatora, którym dzisiaj będzie redaktor Jan Wróbel, nauczyciel, dziennikarz, publicysta, także wykładowca. Stale współpracuje z dziennikiem Gazetą Prawną, także z porankiem Radia Tok FM, myślę skąd jest kojarzony, ale także ze Szkołą Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Także panie redaktorze, oddaję głos i życzę Państwu udanej debaty. Zachęcam do zadawania pytań po części dla panelistów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ponieważ uczestników panelu jest wielu, a wszyscy są gadatliwi, to wybaczcie, że po prostu będę przerywał, jakby to określić bez niedomówień, na tak zwanego chama. To mi świetnie wychodzi akurat. Natomiast co do mówienia mądrych rzeczy, no to już jest po Państwa stronie. Jeśli organizatorzy pozwolą, ja bym przy pierwszym głosie będę po prostu mówił, kto jest kim, dobrze? Żeby nie zamulać wielokrotnym teraz opowiadaniem, kto jest kim, bo to i tak się zaraz wyda. A rozmawiamy o seksie, ale w zasadzie o tym, co będzie ze stałym światem, a w zasadzie jeszcze bardziej o tym, że są takie badania wymienione między innymi przez Jaremę, to jest człowiek stąd, który taki artykuł napisał, że są badania bardzo ważne o seksie. No, że wszystko się zmienia, że ludzie są mniej chętni. Ja mówię do pana profesora, no co tu dużo ukrywać, jak mówię Zbigniew Izdebski, to każdy wie, że kim pan jest. I dlatego pana wybiorę jako pierwszego, bo mam najtrudniejsze pytanie. Co to znaczy, że jakieś badania pokazują zmianę preferencji seksualnych? To przecież pokazuje tylko, że ludzie być może zmienili swoje preferencje w sprawie zaznaczania tam kratki w odpowiedzi. Nie? Nie tak dawno przeczytaliśmy, że 11% Polaków uważa swój seks za satysfakcjonujący. To nieprawda. 11% Polaków zaznaczyło w ankiecie, że uważa swój seks za satysfakcjonujący. Etc., etc. Zbigniew Izdebski. Tak. Zanim rozpocznę tą swoją wypowiedź, to chciałem bardzo podziękować tutaj panu za przygotowanie tych dwóch artykułów, które do nas dotarły, tak, bo to są bardzo wnikliwie przygotowane artykuły i właśnie na podstawie też tego pana artykułu można trochę wnioskować, co się zmienia, a co się nie zmienia. I dlatego też, żeby uchwycić jakieś zmiany, to w sytuacji pewnych relacji seksualnych wskazuje się z punktu widzenia metodologii, że to musi upłynąć co najmniej 4 lata, żeby te zmiany były znaczące. Owszem, można robić wcześniej badania, które będą powtarzały albo pogłębiały jakieś badanie jakichś zjawisk, ale wówczas możemy zaobserwować tylko pewne tendencje. Jeżeli ja mam badania 97, 2001, 2011 i 2017 i mam wiele tych edycji badań, to ja sobie rzeczywiście, mając bazy tych badań, mogę teraz interpretować, co się dzieje z naszą seksualnością. I rzeczywiście jest tak, że na przestrzeni między 97 rokiem a 2017 możemy powiedzieć tak, że widać wyraźnie, że aktywność seksualna Polaków spadła prawie o 10 punktów. To jest, te tendencje my żeśmy zaobserwowali, ale ta różnica już między 97 a 2017, no to już jest... No, ale jeżeli wierzyć interpretacjom badań, to nie jest to polski przypadek, tylko na całym tak zwanym Zachodzie jakoś nie jest tak, jak może poczciwi konserwatyści albo poczciwi liberalni lewicowcy sobie wyobrażali, że ludzie będą coraz więcej, bo będą mogli coraz więcej, tylko mogą coraz więcej, a jakoś stracili zainteresowanie. Ja myślę też, że warto patrzeć na to, jaka jest częstotliwość badań, częstotliwość aktywności seksualnej, ale warto też spojrzeć na to, czy ktoś rozpoczął współżycie, czy nie, ale jakie także pojawiają się formy aktywności, czy zwiększa się zasób możliwości szukania różnych form zachowań seksualnych. I to jest, myślę, także
ważne. Natomiast chciałbym tylko jedną rzecz dodać, jeżeli chodzi o badania amerykańskie. My jesteśmy krajem niemałym, ale też niedużym. Mamy 38 milionów ludności na tle innych. Natomiast nieraz w Stanach Zjednoczonych warto jest popatrzeć, czy badania, które były robione w Stanach Zjednoczonych, my mówimy nieraz tak, badania amerykańskie, te Stany Zjednoczone Ameryki, to są ogromne stany. W związku z tym nieraz, jeżeli jakieś badania były zrobione w jakimś stanie i są reprezentatywne dla tego stanu, to one nieraz są reprezentatywne dla tego stanu, ale nie dla całych Stanów Zjednoczonych Ameryki. I bo my na przykład, jeżeli popatrzymy na polską mapę zachowań seksualnych, to ta mapa w aktywności seksualnej jest bardzo znacząca, różnica jest znacząca na przykład między Polską Wschodnią, a między Polską Zachodnią, czy Polską Centralną, bo tutaj, jeżeli my popatrzymy na Mazowiecki... Która Polska, że tak powiem, bardziej bada? Bardziej aktywna jest i bardziej urozmaicone życie seksualne jest w tej części zachodniej, a bardziej taka inna, a bardziej powściągliwa jest ta Polska wschodnia. Ale panie profesorze, z ręką na sercu jednym zdaniem. To nie jest tak, że po prostu w tej Polsce wschodniej bardziej powściągliwie się wypowiadają w ankietach, a w zachodniej mniej i stąd jest ta różnica? Czy naprawdę mamy Polskę A i Polskę B? Jeżeli chodzi o aktywność seksualną, ja się cieszę z grona zaproszonych osób, prawda, bo to będziemy mogli temu bliżej się przyjrzeć. Jest wiele uwarunkowań, które na to się składają. I to mogą być uwarunkowania społeczne, kulturowe, religijne, polityczne. I proszę zwrócić uwagę na to, jak po ostatnich wyborach do Europarlamentu przedstawiono nam, jakie były gdzieś preferencje polityczne, to mam wrażenie, że bardzo często te preferencje polityczne powielają się z zachowaniami seksualnymi, prawda? I to tak, ta wyraźnie ta mapa, która była wielokrotnie powtarzana, nam to pokazuje. To tak tylko ciekawe, w którą stronę to oddziałuje. Dziękuję bardzo. Ponieważ takim idealnym aparatem badawczym jest aplikacja Tinder, prawda, dobrze to mówię, która na dodatek jest wypełniana przez ludzi bardzo ochotnie, a dla badaczy, jak rozumiem, to jest łatwy do pozyskania plankton badawczy. Pani Joanna Jędrusik badała to bardzo pracowicie, aż wydała książkę 50 twarzy Tindera. Niech pani powie, czy z tego Tindera coś tak wynika, że rzeczywiście ludzie więcej gadają, a mniej się aktywizują? To znaczy, biorąc pod uwagę charakter mojego użytkowania Tindera, no to był on jak najbardziej praktyczny, rozrywkowy, więc nie było więcej tego gadania. Natomiast jeśli chodzi o samego Tindera, tak, bo w ogóle w tytule debaty zadane pytania, kogo winić za seksualną recesję, tak? Tam jeden z wymienionych czynników to jest, czy winić Tindera. No i właśnie, jak popatrzymy na liczby, i to są zarówno w Polsce liczby, tak? Tego jak rośnie ta aktywność. Jak popatrzymy nawet na badania pana profesora, który wspominał o tym, że internauci mają bogatsze to życie erotyczne i mają szerszy wachlarz zachowań seksualnych, to wychodzi nam, że Tinder wręcz przeciwnie. To znaczy coraz więcej relacji jest zawieranych za pomocą tej aplikacji. W Stanach Zjednoczonych pierwszy raz od, które są w pewnym sensie trochę dłużej, używają Tindera i w pewnym, no u nas nie ma jeszcze takich badań, tak, ale związki, relacje zawierane przez internet wyprzedziły pierwszy raz, to są badania z 2017 roku, które opublikowano w tym roku. W każdym razie wyprzedziły pierwszy raz relacje, które były zapośredniczone za pomocą znajomych. To znaczy pierwszy raz coraz więcej par poznaje się właśnie przez internet. Internet szeroko rozumiany również jako Tinder, a nie osobiście, nie wiem, na imprezach, jakieś tam okazjach towarzyskich, tak? Więc drugie badania, które są dla mnie strasznie ważne, to są te, które wskazują na to, że okazuje się, że małżeństwa i związki stałe, zawarte przez ludzi, którzy poznali się przez Tindera i przez aplikacje randkowe, są bardziej trwałe niż zwykłe.
A w związku z tym, że aktywność seksualna w parach, w małżeństwach jest dużo wyższa, więc ja bym raczej wskazywała na to, że Tinder dokładnie w drugą stronę działa. To znaczy w ciężkich czasach nie dość, że daje nam możliwość poznania większej ilości partnerów, to jeszcze w dodatku tworzy pary, które okazują się być zaskakująco trwałe i tworzy, umożliwia zachowania seksualne, które są i bardziej intensywne, i jest ich szerszy wachlarz. Także tak, odczarowuje Tindera. To ja panią Alicję Długołęcką poproszę o głos. Dlatego, że skoro jest pani edukatorką seksualną, to musi pani chyba często spotykać się z takimi pytaniami, jakie przed chwilą zadawałem, prawda? Słuchaj, czy to nie jest tak, że internet powoduje, że ludzie to już tylko z komputerami, no i tak dalej, i tak dalej. Przyjmuję perspektywę jakościową. Zacznę od metodologii badań. To jest jasne, że badania ilościowe wyznaczają kierunki. Badania jakościowe, które mi są bardzo bliskie i takowe czasem czynię na małych grupach i na pogłębionej analizie, pokazują, tak, czy te tendencje rzeczywiście realnie dzieją się. I to jest też bardzo ważne, co profesor powiedział, że wymagana jest pewnego rodzaju aktualizacja, tak? Czyli że żeby stwierdzić, że jakaś zmiana społeczna następuje, to po pierwsze niezależne zespoły badaczy, tak, wyniki muszą być w miarę podobne i to musi też być zmiana trwała, rozłożona w jakimś czasie. I to jest jedno. Ta perspektywa jakościowa jest kompletnie, też na co dzień pracuję w gabinecie, tak, przyjmuję indywidualnie klientki, klientów w bardzo różnym wieku, więc na pewno nie jest perspektywą taką makro, tylko mikro. I co z tego wynika? Ja widzę, po pierwsze, problemem jest to, że seks zawsze zaspokajał bardzo wiele nieseksualnych potrzeb. No to też jest długa dyskusja, co jest tą nieseksualną potrzebą. Ja po akademicku wymienię takie trzy obszary i postrzegam je w tym wydaniu mikro, w pojedynczych ludziach, w sposobie ich myślenia i decydowania o swojej seksualności. Pierwszy obszar to jest ta więziotwórcza rola seksu, czyli wszystko, co się wiąże ze zmianami społecznymi, i tutaj Tinder do tego będzie należał, ale i struktura rodziny, i tworzenie się par, i na ile wiąże się seks z różnego typu więziami i różnymi strukturami związków. I te zmiany będą wpływały na życie seksualne. Drugi obszar to jest obszar przyjemnościowy. Bardzo to jest ważny obszar w naszym kraju na przykład. Czyli ten obszar, który się wiąże ze świadomością ciała. Czymś bardzo ważnym dla mnie w pracy indywidualnej z ludźmi. Zwłaszcza z kobietami, ale u mężczyzn też następują zmiany. Z pozytywnym stosunkiem do cielesności, do pozytywnego myślenia o swojej sferze, nawet użyję tego strasznego słowa, popędowej i też samodecyzyjności w tym obszarze. Nie chcę mówić za długo. Trzeci obszar to jest ten obszar reprodukcyjny czy prokreacyjny, gdzie też motywacje do posiadania dzieci, antykoncepcja, niezależność finansowa kobiet. To są rzeczy, które absolutnie, radykalnie zmieniły stosunek do rodzicielstwa. Zwiększają czy zmniejszają intensywność i liczbę relacji seksualnych między ludźmi? Bo rozumiem, że to jest niepokój naszego dzisiaj takiego prepanelisty. Ja dokończę właśnie ten wątek. Dobrze w sumie, że pada to pytanie, ale bez tego wstępu to by nie miało sensu.
Nie miało. Chodzi mi o to, że liczy się jakość, a nie ilość. Czyli zaczęłam też od znaczenia badań jakościowych. Czyli nie wiemy tak dokładnie, co my badamy, bo to jest taka perspektywa, no jeszcze powiem przekornie taka bardzo niefeministyczna, o tak powiem delikatnie, nie biorąca pod uwagę perspektywy kobiecej, że jakość życia seksualnego ocenia się po częstotliwości. Chociażby zmieniają się bardzo zachowania seksualne młodych ludzi. To już od mniej więcej 15 lat w badaniach młodzieży z całego świata jakby nie do końca wiadomo, co jest inicjacją seksualną. Niekoniecznie penetracja tak zwana waginalna, tak? To nie tylko to jest seksem. I myślę, że to jest bardzo ważne. Nasza ekspresja seksualna niezwykle się zmieniła. I mężczyzn, tu myślę o wpływie internetu i zaspokajania swoich potrzeb seksualnych w sposób wirtualny. U kobiet też, ale ta tendencja jest mniejsza. Z kolei u kobiet radykalna zmiana świadomości swojej seksualnej i wolność wyboru, która wynika z antykoncepcji i z niezależności finansowej. To są absolutnie rewolucyjne zmiany, które zmieniają również nasze zachowania seksualne, więc trudno mi się wypowiadać i ustosunkowywać do badań, w których o seksie, czy to jest recesja, czy nie, jeżeli punktem wyjścia oceny jest ilość stosunków seksualnych w trakcie tygodnia. No jakby w tym wypadku no to by, no to na pewno moja perspektywa jest inna. No nie tylko, tam jest dużo więcej. Powiedzenia oczywiście. Ma pan tak 2,5 zdania, zanim zapytam jeszcze pana Błażeja, potem zapytam pana tak bardziej na poważnie. Widziałem po prostu to kręcenie głową. No. Nie, po prostu tam jest bardzo dużo w tych wszystkich materiałach, które znalazłem, perspektywy jakościowej. Pierwsza i podstawowa rzecz, oczywiście to jest, znaczy co do metodologii jest to badanie ilościowe, ale to jest pytanie o zadowolenie z seksu. 2000, to jest właśnie w badaniach profesora Izdebskiego, obecnego tutaj. W 2017 roku zadowolenie z seksu deklarowało 42% Polaków wobec 68% 6 lat wcześniej. I myślę, że ta różnica 26 punktów procentowych może być istotna, zwłaszcza przy dobrze skonstruowanej próbie, w co wierzę, że ta próba tak została skonstruowana. Pan Błażej Kmieciak jest dyrektorem, nie chcę się pomylić, Centrum Bioetyki Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Moje doświadczenie jako wieloletniego publicysty i prowadzącego zebrania jest takie, że dwa słowa ożywiają zawsze każdą salę. Seks albo Ordo Iuris. No dzisiaj tak się pięknie składa, że możemy to połączyć. Czekałem, aż pan to powie. Naprawdę? No to już powiedziałem. Więc pytanie jest takie, czy po prostu myśli pan, że to w sumie dobrze, że ludziom trochę ta szajba związana z seksem mija? Ja wręcz przeciwnie. Jeśli to prawda. Ja domyślam się, że dwa łacińskie słowa Ordo Iuris wzbudzają emocje i w ogóle emocje w życiu człowieka są ważne. Te emocje w seksie, myślę, że to wszyscy jak siedzimy się zgodzimy, są bardzo ważne. Ja myślę, że to jest w ogóle seksualność człowieka i tu myślę, że wszyscy jak siedzimy, to jest ten obszar, który jest po prostu unikalny w naszym życiu. I ja bym takiego spojrzenia, jak rozumiem, kojarzonego też z Instytutem Ordo Iuris, czy w ogóle z taką stroną konserwatywną, czy stroną, bym nawet powiedział, panie redaktorze, taką, powiedzmy to wprost, kościelną też. Ja bym nie kojarzył tego wręcz jako jakiej formy wrogości w stosunku do seksu, wręcz przeciwnie. A jak sobie pan tłumaczył, że katolicy to nie są ludzie szczególnie ułomni, bo powiedzmy, że ja to już rozumiem, aha, tylko żeby pan spróbował odpowiedzieć na takie pytanie. Czy myśli pan, że jeżeli rzeczywiście taki trend, o którym zaraz pan redaktor Jarema Piekutowski będzie mówił, się utrwali, że seks przestał być czymś tak bardzo atrakcyjnym, przez to, że jest tak bardzo łatwo dostępnym, powszechnym, i tak dalej, i tak dalej. To czy to byłby dobry krok, tak żeby moglibyśmy się trochę cieszyć, że ludziom po dziesięcioleciach być może psucia obyczajów trochę przeszło to? Nie, wręcz przeciwnie. Czy też przeciwnie? Powiem czemu, dlatego że relacja seksualna między ludźmi jest relacją unikalną i wyjątkową. Jeżeli mówimy o tym, że mówimy o zmniejszeniu częstotliwości aktywności seksualnej, więcej z tego, co czytaliśmy w artykule, ale też w innych materiałach, jak mniemam wszystkim nam znanym, mówiącym o tym, że ludzie nie chcą relacji seksualnej. Ja też
pracuję terapeutycznie i zajmuję się interwencją kryzysową, nie tylko jak to tutaj pan redaktor powiedział, dyrektoruję. I też rozmawiam ze studentami moimi, bo też pracuję na uczelni i widzę ewidentnie, że ludzie przychodzą do nas, do gabinetów, nie dlatego, że mają problemy, na przykład są wstydliwi w relacji małżeńskiej czy w relacji partnerskiej. Ludzie przychodzą do nas dlatego, że nie chcą uprawiać seksu, bo wystarczy im pornografia. I to jest dla mnie problemem, bo jeżeli, ja teraz odpowiadając na pana redaktora pytanie, przede wszystkim nie wydaje mi się, żeby zmniejszenie w ogóle rzeczywistości seksualnej w naszej społeczeństwie było czymś pozytywnym, to po pierwsze. Oczywiście dla mnie pewne elementy są istotne i to możemy oczywiście o tym rozmawiać, ale jakby nie ten poziom pytania jest. Natomiast zmierzam do czegoś innego. Zmierzam do tego, że problemem w zmniejszeniu tych relacji seksualnych jest to, że ludziom nie chce się seksu. Dlaczego? Bo porno jest łatwiejsze. Bo porno nie wymaga ode mnie relacji, nie wymaga ode mnie gry wstępnej, nie wymaga ode mnie zbliżenia, nie wymaga ode mnie jakiejkolwiek formy aktywności werbalnej w stosunku do drugiej osoby. Dlatego wydaje mi się, że zmniejszenie tego poziomu aktywności seksualnej w takim metapytaniu jest zjawiskiem niepokojącym. Ale jak rozumiem, część twórczości tinderowej ułatwia ludziom bardzo na skróty pójście z tymi wszystkimi takimi poprzednimi etapami. Twórczości tinderowej? No tak, tak. W sensie? No, że czym jest twórczość? Wchodzę na Tindera, wpisuję 2-3 słowa, znajdują się ludzie, którym to wystarcza. No tak. To, i ale 6 słów w sumie i jesteśmy prawie po zawodach. No tak, ale to nie jest... To jest skrót do tego, żeby poznawać się, nie wiem, wchodzić w relacje pary, relacje seksualne, cokolwiek. Więc to nie jest skrót do pornografii. Tinder to... Nie o to pytałem. Nie wiem. Rozumiem, że są ludzie, dla których na przykład Tinder może być uwygodnym narzędziem, żeby skrócić ten wysiłek, o którym pan mówił, prawda? I wtedy mamy jednak mniej pogłębione relacje i to dzięki temu, że istnieje internet, prawda? Jak najbardziej. Jest to... No, można na to patrzeć też jako pozytyw, tak? To znaczy to, że jesteśmy w stanie w momencie, kiedy mamy bardzo wysoki poziom stresu, bardzo zapracowane społeczeństwo, nie mamy czasu, jesteśmy w stanie w ogóle osiągnąć jakieś relacje i w ogóle wchodzić w kontakty z ludźmi, jakiekolwiek, tak? Jest bardzo dużo osób, które mówią wyraźnie i na Zachodzie ta liczba jest jeszcze większa, że gdyby nie Tinder, to po prostu nie mieliby żadnego życia uczuciowego albo seksualnego. Także... Rozumiem, muszę to jeszcze przemyśleć, bo nie wiem, czy śmiać się, czy płakać, ale prawdopodobnie w jednych przypadkach reakcja taka byłaby właściwa, a w drugich taka, prawda, jak to z ludźmi. Jarema Piekutowski przeżywał teraz najgorsze pół godziny swego życia, bo jest autorem tekstu, o którym mówili ludzie. Nie, bardzo ciekawe oczywiście było. Mówili ludzie, ale nie to, co powinni, nie tak zrozumieli i w ogóle nie zauważyli, że na 6 stronie, w 2 akapicie było bardzo kluczowe określenie. Teraz ma pan szansę wszystkim nam to wytłumaczyć. Jest ta seksualna recesja? Dzień dobry państwu. Nie zamierzam akurat specjalnie nic tłumaczyć, natomiast chciałbym pokusić się o stworzenie, o pomoc dla państwa, dla nas wszystkich w uporządkowaniu tego, co sobie powiedzieliśmy, bo każdy z moich poprzedników czy moich poprzedniczek powiedział coś ważnego. Natomiast zajęliśmy się w Nowej Konfederacji tematem tak zwanej seksualnej recesji nieprzypadkowo, dlatego że my jesteśmy takim środowiskiem siłą rzeczy dość przekornym i wychodzącym poza różne bańki społeczne. I to nie dlatego, że my koniecznie chcemy poza te podziały i poza te bańki przechodzić, tylko po prostu często widzimy, że rzeczywistość jest w poprzek tych podziałów, które na co dzień w społeczeństwie mamy. I tak, ja pamiętam jeszcze nie tak dawno, konserwatyści grzmiali, zresztą grzmią nieraz do dzisiaj, że po prostu jednym z najbardziej szkodliwych zjawisk XX wieku, kontynuowanym także w wieku XXI, jest rewolucja seksualna z takim szczególnym swoim wybuchem w latach 60., ale nie tylko. I że doprowadzi ona do tego, że będzie po prostu coraz mniej ludzie będą mieli barier czy wewnętrznych hamulców, które będą bronić ich przed uprawianiem seksu rozpasanego, że tego seksu będzie coraz więcej. Po prostu myślało się często, że będzie to zmiana ilościowa w dużej mierze. No, że będzie na przykład znaczące cały czas obniżanie wieku inicjacji seksualnej, gdzie w latach 90. to już
zwłaszcza w krajach zachodnich, był ogromny problem. U nas na przykład ten wiek inicjacji seksualnej niestety jednak cały czas się obniża. Natomiast na Zachodzie, z tych badań, które czytałem, a wracając do metodologicznych uwag pana profesora, no starałem się wybierać badania naprawdę rzetelne, czyli reprezentatywne na poziomie kraju. Na przykład Amerykanie byli badani w General Social Survey. To jest próba ogromna, 12 tysięcy osób losowo dobrana. Wracając do tego, no, na Zachodzie widać faktycznie nie tylko to, że ludzie uprawiają mniej seksu niż wcześniej. Nie jest to tylko perspektywa ilościowa. To znaczy, jeśli chodzi o samą perspektywę ilościową, no to ciekawe jest, że za spadek liczby osób dorosłych, odsetka osób dorosłych deklarujących, że współżyli w ubiegłym roku, odpowiada nie przede wszystkim grupa osób 60+, tylko grupa osób najmłodszych, prawda? Do tego jeszcze wrócę, dlatego że mamy do czynienia, to co ja chciałbym tutaj nakreślić, to to, że mamy do czynienia przede wszystkim ze zmianą wzorców więzi, co także przekłada się na więzi erotyczne. No ale w każdym razie konserwatyści obawiają się, że tego seksu jest coraz więcej, a tymczasem seksu tak rozumianego jak przed epoką internetu faktycznie wygląda na to, że jest coraz mniej. Na to wskazują zarówno badania pana profesora Izdebskiego, jak i badania amerykańskie, jak i znalazłem źródła z takich krajów jak Wielka Brytania, Finlandia, Holandia, Szwecja, Australia i Japonia, które wszystkie pokazują zarówno recesję w sensie ilościowym, ale też właśnie te pytania dotyczące zadowolenia z życia seksualnego też wygląda na to, że to zadowolenie jest coraz mniejsze, że ludzie są często coraz bardziej tym zmęczeni. I należałoby się zastanowić, z czego to wynika. W Japonii na przykład jest bardzo duża grupa ludzi młodych między 18 a 25 rokiem życia. To też jest badanie Japońskiej Federacji Planowania Rodziny, poważnej instytucji. 46% kobiet i 25% mężczyzn w wieku od 16 do 25 lat gardzi kontaktami seksualnymi. Dokładnie w ten sposób się wypowiedzieli. Więc mamy do czynienia nie tyle z tym, że tego seksu nie ma. I to nie jest tak, że konserwatyści się po prostu całkowicie pomylili. A jeszcze wracając do konserwatyzmu, no to z kolei powiedzmy bardziej liberalna część społeczeństwa, czy ekspertów, czy bardziej liberalna grupa światopoglądowa cieszyła się z rewolucji seksualnej i mówiło się, że te różne powiedzmy konserwatywne różnego rodzaju przesądy, które utrudniają życie seksualne i na których i na nerwicach związanych z nimi gdzieś tam wyrosła psychoanaliza, że to zostanie pokonane w pewnym momencie i że będziemy mogli się swobodnie, bez skrępowania cieszyć życiem seksualnym. No to ani jedni, ani drudzy nie mieli racji, bo z jednej strony ten seks, jego nie jest faktycznie coraz więcej i co więcej młodzi ludzie, zwłaszcza na Zachodzie, ja nie przypadkowo mówię w jakich krajach były te badania, bo to są kraje bardzo bogate, więc w tych bogatych krajach młodzi ludzie coraz częściej odkładają współżycie na później albo go nie podejmują. No ale to, te zachowania seksualne przybierają po prostu inne formy i to związane jest z kolei z niewyobrażalną skalą dostępności treści erotycznych w internecie. I nie są już to poczciwe po prostu zdjęcia z rozebranymi paniami, jak z magazynów pornograficznych w latach 90. I to tak, że kupuje się w kiosku najpierw z wielkim wstydem ten magazyn, potem gdzieś tam się go chowa i właściwie jest się ograniczonym do tego jednego magazynu. Ale praktycznie to są miliony tysiące czy miliony gigabajtów treści, która tak naprawdę po pierwsze głównie jest w postaci filmów, ewentualnie także kamer internetowych, na których bezpośrednio ma się kontakt z drugą osobą. I to spełnia wszystkie możliwe od A do Z zachcianki. I spełnia te zachcianki dużo bardziej, jak sądzę, niż zwykłe współżycie, które wiąże się z pewnym stresem. Postawimy to na razie średnik. Postawimy na razie średnik, żeby jeszcze dopuścić choć troszkę inne osoby do głosu, ale będę tutaj bronił autora, bo przez niego się tutaj spotkaliśmy.
Nie trzeba bronić, nikt go nie atakuje na razie. To będę atakował i będzie niedosyt obrony. Ja dbam o taką równowagę w mikrokosmosie, jaki stanowimy. Panie profesorze, czy nie jest lub nie będzie niedługo tak, że te dobre czasy, w których kontrkultura walczyła z różnymi nakazami tej kultury, która nam minęła, nie? I że to było takie i łatwe, i obywatelsko słuszne, prawda? Przestań się wstydzić, przestań myśleć w kategoriach grzechu o tym, że patrzysz na koleżankę w klasie, ci się podoba. No, bądź wreszcie sobą i że kiedy taka kontrkultura, ona nareszcie teraz wygrała albo niedługo wygra, to się okaże, że problem jest zupełnie gdzieś indziej. W pornografii, w internecie, w zmianach kulturowych. A my, jak ci generałowie, zawsze chcemy wygrać tę poprzednią bitwę, którą żeśmy naprawdę wygrali i uczymy naszych studentów, patrzcie, jak się wygrywa bitwy, no ale te poprzednie. Nadchodzi nowa bitwa, czy to tylko treściowy kłopot? Ja jestem przekonany, że Polska na tle innych krajów to jest dosyć specyficzny kraj. I u nas jeszcze można powalczyć z tą kontrkulturą, tą kulturą starą, a to długo nie potrwa. I teraz rzeczywiście te trendy, o których my mówimy, w wielu krajach występują, one nawet w jakimś stopniu występują już także w Polsce. Ale ja myślę, że my jako Polacy nie nauczyliśmy się jeszcze cieszyć seksem i naszą seksualnością. I że to, że tam wchodzi... Cieszmy się cieszyć seksem, tak szybko odchodzi. Prawda? I ja ostatnio mówię, i to dosyć na serio, że jednak, żeby sobie uświadomili niektórzy ludzie, że seks, i zresztą mówię o seksualności w różnych fazach życia, ale że ten seks farmakologiczny w tej późniejszej fazie życia, gdzie mężczyźni też już mogą przy wsparciu farmakologicznym, na pewno nie jest takim seksem, jak seks bez farmakologii. W związku z tym, ale ten seks bez farmakologii, on jest we wcześniejszych fazach życia. I ja mam wrażenie, że my nie dopracowaliśmy się takiego pozytywnego mówienia o naszej seksualności. Że my często z Alicją mówimy o takiej kategorii zdrowia, jaką jest zdrowie seksualne, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że my najczęściej w Polsce mówimy zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, a mało mówimy o zdrowiu seksualnym. Natomiast żyjemy w kraju, w którym jednak nie mówi się o tym, że seks jest czymś pięknym w naszym życiu, czy może być czymś pięknym w naszym życiu, ale my nieustająco otrzymujemy w Polsce komunikaty o zagrożeniu sferą seksualności, o tym, że ten seks jest niedobry, że ten seks nam właśnie zagraża, że nasze zachowania, nasze wybory nam zagrażają. Jeżeli my mówimy o tym w kategoriach takiej pewnej wolności, wolności wyboru, no to z kolei mówią, nie, to jest zbyt rozwiązłe, to nie jest w porządku. I wrócę do tego, o czym pani mówiła, jeżeli chodzi o Tindera. A ja jestem przekonany, że Tinder i internet tak zaszedł w nasze życie i to dosyć mocno, że rzeczywiście myślę, że nawet na sali tej, mimo że jest nas relatywnie mało osób, nie ma jakiejś osoby, która by nie nawiązała jakiejś znajomości internetowej przez internet, wymieniając komunikaty o charakterze erotycznym z różnych powodów. I teraz chcę powiedzieć tak, że ja mam pacjentów, tak jak dr Długołęcka, którzy niejednokrotnie mówią o tym, że oni poznali się przez różne aplikacje randkowe, erotyczne. Co więcej, oni są w związku, ale najczęściej oni o tym nikomu za bardzo nie mówią, mając takie poczucie. Oni wiedzą, ale niejednokrotnie ich znajomi czy rodzina nie wie, bo mają takie poczucie, że to jest jakaś gorsza forma zaznajamiania się. Natomiast kiedy my popatrzymy na te aplikacje, to ktoś mówi tak, jak można było
spotkali się na pierwszym spotkaniu i okazało się, że już mieli seks. A ja mówię tak. Oni się spotkali rzeczywiście po raz pierwszy w realu. Ale niejednokrotnie o sobie i o związku wiedzą dużo więcej niż niektórzy, którzy są sobą wiele miesięcy, a może wiele lat. Dlatego, że niektóre aplikacje są wymagające w uzyskaniu informacji od ciebie. No mniej więcej wiek, jaki ty, ile ty masz lat, kogo szukasz, ale pewne kwestie dotyczące wykształcenia, pewnych upodobań, takich dotyczących stylu życia, ale jasno są zaznaczone upodobania o charakterze seksualnym. Czy lubisz seks taki, czy lubisz seks oralny, czy się zdecydujesz na seks o charakterze analnym, i czy lubisz masturbować się, czy nie lubisz masturbować się, czy lubisz, jak się mówi o seksie, czy wolisz milczeć, czy wolisz, jak głośniej okazuje swoje zadowolenie seksualne. I ludzie odpowiadają na te pytania? I tak, ludzie chętnie? Odpowiadają na te pytania. Ludzie po prostu sobie zaznaczają, prawda? Wy ludzie zaznaczają. A proszę zauważyć, że niejednokrotnie po wielu latach bycia w związku, kiedy para przychodzi do nas i mówi o kryzysie w związku, to oni niejednokrotnie nieraz są w związku, czy uprawiają seks. Tak, od czasu do czasu, tak, ale nigdy do końca nie powiedzieli o tym, co lubią, czego oczekują, bo niejednokrotnie tego się wstydzili. Lub nieraz druga strona, kiedy chciała powiedzieć, o co chodzi, to miała też takie zahamowania, bo wie, że na przykład żona czy mąż zaraz będzie pytała, a skąd ty to wiesz, kto cię tego nauczył, prawda, jaka jesteś wyuzdana i zaraz posądza się kogoś o... Panie profesorze, ale to mi się wciąż wydaje taką nietrudną intelektualnie walką, tak? Bo mówimy, stwórzcie sobie aplikację, wymieńcie się w tej aplikacji informacjami, których nie chcecie sobie powiedzieć twarzą w twarz. I jakoś... Tylko, że ten chyba dobry świat, w którym trzeba walczyć o to, żeby ludzie mniej się bali, mniej wstydzili, być może ten dobry świat właśnie nam znika i pojawia się zupełnie inny problem. Ludzie się poznali w tej aplikacji, spotkali się ze sobą, uprawiali seks, a potem powiedzieli, słuchaj, to spotkajmy się za pół roku, bo teraz to ja mam tyle roboty, że nie wytrzymuję tej intensywności spotkań. Ale to jest... On jest trudniejszy. Ja myślę też tak, że ludzie niejednokrotnie w aplikacjach zaznaczają też sobie, czym są zainteresowani. Czy są zainteresowani seksem, czy są zainteresowani i wprost seksem na pierwszym spotkaniu, czy są zainteresowani spotkaniami, które później przekształci się, ale jednocześnie zaznaczają na przykład fakt, czy są zainteresowani dłuższą formą znajomości albo związku. Jasno wówczas, znaczy ja nie mówię, że to jest dobre, bo to jest z perspektywy każdego człowieka jego oczekiwań inna perspektywa. Ja mówię, że ten świat się zmienia. I to, co dotyczy również, myślę, że szczególnie zmienia się świat nastolatków, zmienia się świat dzieci. A my mamy ogólne tylko badania na przykład dotyczące tego, ile dzieci spotkało się z materiałami o charakterze erotycznym i pornograficznym w internecie. I koniec. I to jest niestety wcale nie mała grupa ludzi. Natomiast my, ze względów na przykład komisji bioetycznych, innych, badacze nie podejmują się takich pogłębionych badań w grupie osób, które są na przykład poniżej 15 roku życia albo nawet do 18, bo mają, bo szczególnie też jeżeli chodzi o atmosferę w Polsce, to każdy powie, zresztą w innych krajach często też, każdy powie, no nie wolno dziecko o to pytać, bo naruszamy dobro dziecka. A nie zastanawiamy się, jak poprzez internet i te materiały pornograficzne, erotyczne, jak dobro dziecka zostało naruszone poprzez pokazywanie nierealnej rzeczywistości. I ten świat dziecka związany z seksualnością jest światem po prostu skrzywionym. I to, co dr Długołęcka powiedziała, że teraz
inaczej niektórzy postrzegają na przykład współżycie czy inicjację. Kiedyś inicjacja seksualna, mówiliśmy o tym seksie waginalnym, prawda? Na proseminarium dałem studentom na zaliczenie napisanie pracy, ale na zasadzie wywiadu. Wywiadu z, przy akceptacji rodziców. Jedna z moich seminarzystek tu w Warszawie przeprowadziła rozmowę z nastolatką, no i w tej rozmowie tam pytają, czy miała już ten seks. I ona mówi, nie współżyła jeszcze. Ona nie współżyła, nie. Ale pyta o wiele innych rzeczy i w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że na pewno był seks oralny. I ona nie zaprzecza. A jak pytamy o używki, to ona mówi, no tak, tam była marihuana, coś tam. No to ta moja studentka w pewnym momencie mówi tak, no tak, ale ty jednak współżyłaś. Miałaś seks o charakterze oralnym. A co ta dziewczyna odpowiada? No przecież oral to nie seks, a marihuana to nie narkotyk. Prawda? W związku z tym to się strasznie zmienia. Dwa razy pan powiedział, że pani doktor powiedziała, to może by tak zrobić, że za trzecim razem ona sama powie. Mogę rozwinąć wątek, bo rzeczywiście tak jest. Ja chciałabym tutaj wspomnieć bardzo ważne badania młodzieży gimnazjalnej Iwony Chmury-Rutkowskiej na temat agresji w szkole. I tam też są bardzo ważne analizy jakościowe. Tak? Ich wartość polega na tym, że badania były prowadzone bezpośrednio właśnie z młodzieżą. Bo jeżeli chodzi o treści seksualne, no to jest jasne, że przygotowywanie i przeprowadzanie takich badań jest kontrowersyjne. Ja w ostatnim czasie też przygotowywałam taką książkę opartą na analizie jakościowej na rozmowach z młodzieżą w wieku lat 14-18 na temat, nazwijmy, bezpieczniejszy, tak? Czyli czego by oczekiwali od swoich rodziców w zakresie edukacji seksualnej. No i tam te wątki się pojawiały i rzeczywiście ja myślę, że my żyjemy takiej trochę schizofrenicznej rzeczywistości jako badacze, jako przedstawiciele średniego pokolenia. No wielu socjologów mówi, tak, że pokolenie 86 w górę to jest zupełnie inne pokolenie i dokonuje się pewnego rodzaju swoisty, niezaplanowany eksperyment tak społeczny i wrócę do poprzedniej swojej wypowiedzi. Zmienia się stosunek do tego, co jest w ogóle zawarte w definicji więzi międzyludzkiej, partnerstwa, rodziny i seksu. Bo tutaj o tym profesor przed chwilą tak wspominał. Ja bym chciała poruszyć jeden wątek, którego bardzo mi brakuje. I to jest jednak takie, no patriarchalne jednak. Przyjęcie takiej patriarchalnej, starej perspektywy. Ja nie postrzegam tych zmian jako recesji. Bo recesja jakby zawiera założenie, że my wiemy, jaki seks, jaka forma seksu jest najlepsza, także coś zanika, coś... Ja bym powiedziała, że to jest... rewolucja seksualna już była, no, jakiegoś rodzaju zmiana, może ewolucja, nie wiem, jaka zmiana, jakie słowo byłoby tutaj najbardziej odpowiednie, ponieważ rzeczywiście w ogóle... dostęp do internetu zmienia nasze zachowania i nasze relacje. I to jest oczywiste, że będzie prowadził korzystanie z internetu, dostępu do informacji, treści seksualnych. Będzie zmieniało naszą obyczajowość seksualną. To fakt, że to jest łatwiejsza forma, jeżeli chodzi o rozładowanie napięcia, no więc się pojawia hasło napięcie. Jednym z nieseksualnych powodów uprawiania seksu jest właśnie rozładowanie napięcia, czyli różne formy masturbacji, tak, przy treściach seksualnych ogólnie dostępnych. Mnóstwo klientów boryka się z tym problemem, tak, że jednym obszarem życia jest budowanie więzi i coraz większy lęk przed tą więzią, z drugiej strony, tak, to, że to się rozjeżdża. I to są inne sprawy. Następny problem, też badań wykazuje to, że jesteśmy, zwłaszcza
ludzie w dużych miastach, tak, że pracujemy w sposób totalnie nienormalny i na poziomie fizjologicznym zupełnie inaczej funkcjonujemy. Każdy z tematów wydaje mi się ważny, ale tak jak sobie siedzę tutaj z boku, tak słucham, to dla mnie najważniejszym jednak hasłem jest konsensualny seks, czyli partnerstwo. Chodzi mi o perspektywę kobiecą, czyli że jest to absolutnie radykalna zmiana w sposobie myślenia o seksie. Sama akcja MeToo, o to, że to, że kobieta może powiedzieć nie, to, że kobieta zaczyna... To są pierwsze pokolenia, które się... Właściwie pierwsze pokolenie kobiet, które... Chodzi mi o powszechność zjawiska, może określać swoje, odkrywać swoje potrzeby, określać je w relacji zarówno, nazwijmy, powierzchownej, przelotnej, jak i w związku. O tym profesor wspomniał. Ja mam coraz więcej właśnie klientów, gdzie zarówno kobieta, jak i mężczyzna też to uwalnia od pewnych schematów, autentycznie dotykają swoich potrzeb seksualnych, ale nie potrafią o nich rozmawiać, nie ma na to miejsca w takim mainstreamowej kulturze i tak dalej, i tak dalej. I to generuje bardzo wysoki poziom lęku i to, że możemy seksu unikać. Ja przepraszam, ale to jest taka perspektywa nie makro, tylko ta mikro. No, bo w sprawach seksu perspektywa mikro każdemu chyba się narzuca, prawda? A makro to jest dobre, jak się czyta analizy, ale potem jak makro... się siedzi na fotelu. Makro się z kimś tak. Nie spotkamy, prawda? Tylko mikro, jeśli się spotkamy. Pani Joanna, przepraszam. To znaczy tak, no ja odniosę się do tego, co pani mówiła. Dla mnie wielka jakościowa zmiana to jest... Znowu będę mówić o Tinderze, tak? Ale w ogóle o tych internetowych znajomościach i właściwie nie tylko internetowych, bo ten w ogóle sposób zachowań zmienia się globalnie, tak? To jest to, jak my się wyemancypowałyśmy, kobiety. To znaczy wszystkie te internetowe narzędzia zakładają równość. To jest dla nas niesamowita zmiana i być może dlatego... Nie wiem, to już jest dla pana profesora i dla pani pytanie, ale być może dlatego jesteśmy jako Polska specyficznym krajem pod pewnymi względami, bo u nas patriarchat jeszcze bardzo mocno się trzyma i te kobiety korzystające z... I dlatego też ten Tinder jest taki nieodczarowany, dlatego też ludzie się niechętnie jeszcze przyznają do poznawania się przez takie portale. One są piętnowane jako narzędzia, przez które ludzie tylko i wyłącznie szukają seksu. Ja cały czas powtarzam, że wszystkie badania i polskie, i zagraniczne wskazują na to, że to jest maksymalnie 20% kobiet i maksymalnie 30% mężczyzn, którzy deklarują, że szukają seksu, więc to nie jest prawda. Ale nawet jeśli, i to jest to najważniejsze, nawet jeśli, to dobrze. To znaczy kobiety w końcu mogą tak samo na równi z mężczyznami wychodzić z inicjatywą, określać swoje potrzeby, odpowiadać na te same pytania, o których mówił pan profesor. Dla mnie te pytania akurat narzuciło mi się coś, o czym pan nie wspomniał, czyli poza tym, że określamy swoje preferencje, czy nie wiem, czy chcemy seksu oralnego, czy analnego i tak dalej, określamy też takie w większości portali randkowych, bo jeżeli weźmiemy te najpopularniejsze, to te pytania się nie pojawiają. One są na tych portalach erotycznych. A jeżeli weźmiemy najpopularniejsze, to tam są też pytania o to, jakiego typu szukamy relacji, czy chcemy randki, seksu, czy małżeństwa i tak dalej. Tudzież pytania typu, czy interesują nas dzieci. I dlatego to jest strasznie ważne, co pan powiedział o tym, że my więcej wiemy o sobie, nawet po lekturze profilu, niż jakbyśmy spotkali kogoś przypadkowo w barze. Jak spotkamy kogoś przypadkowo w barze, to nie ma szansy, żebyśmy na pierwszym spotkaniu zadali mu pytania, czy lubi seks analny, czy chce mieć dzieci, ile i w jakim czasie. Jednym słowem, to są niesamowite ułatwienia, które... pozwalają ludziom się lepiej dobierać w parę, a kobietom przede wszystkim pozwalają... Przy założeniu, że szczerość jest dominująca, a nie kreacja swojej osoby, nawet i czasami nieświadoma kreacja. Czy lubisz dzieci? Tak, bardzo lubię. No, żadnego nie mam, prawda? Jestem jedynakiem. No tak, czy ludzie mówią prawdę?
Myślę, że tak. W takich kwestiach jak czy chcę mieć dzieci, jeżeli ktoś faktycznie relacyjnie podchodzi do... Oczywiście to jest płynne i oczywiście ludzie zmieniają zdanie na ten temat bardzo często, tak? Więc to jest akurat ciężki wyznacznik. No, prędzej bym wierzyła komuś, czy lubi seks oralny, niż czy chce mieć dzieci, w związku z tym, że też mi to przyszło do głowy. To ma mniejszą szansę na zmianę. Tak? A słuchajcie państwo, czy nie jest po prostu... Między innymi tak, bo przecież żadne pytanie nie dotyczy wszystkiego naraz i odpowiedzi też nigdy nie mogą dotyczyć wszystkiego naraz. Ale że skoro tak się stało, że seks stał się bardzo relacyjny i transakcyjny, że jest bardzo łatwo zawrzeć umowę w sprawie seksu i to, ta umowa zwalnia mnie od dziesiątków komplikacji. I w związku z tym seks stał się o wiele bardziej łatwy, dostępny i powszechny. I najzwyczajniej w świecie, jak to często się zdarza, wyspa, do której wreszcie dobijemy po długiej podróży, na ogół nie okazuje się Atlantydą, nie? Tylko taką wyspą, jaką mniej więcej zostawiliśmy już w domu. I że to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to jest początek takiej jakby autorefleksji cywilizacji łatwego seksu, że no, seks jest łatwy, ale im częściej mam kontakty seksualne, tym częściej zostaję porzucony, prawda? Albo tym częściej okazuje się, że ktoś patrzył na mnie z pewnego rodzaju rozbawieniem w sypialni, etc., etc. Wiadomo, że umysł tam twórczy znajdzie teraz 58 takich różnych przypadków, ale chodzi o to, że no, każda słodycz ma też i w sobie coś, jak się okazuje, potem odpychającego. I że stąd taki brak teraz większego zapału do seksu, że nie jest coraz więcej zapału, tylko tak, no, tak nagle autorefleksja. Myślę, że jak świat światem, tak człowiek chce uprawiać seks. Ja wiem, że to jest banał, teraz to powiedziałem, ale myślę, że do tego to się sprowadza. Adam i Ewa mieli chyba tylko dwóch synów, prawda? Więc tak jak na długość ich życia, to słabo. Ale nie, myślę, że to jest... Po prostu my tego pragniemy i tak jak słuchałem też teraz z tego, o czym pan profesor wspomniał, ja jako mąż wierny od lat nigdy nie... Jako, no, też nie miałem potrzeby badania akurat tych zjawisk. I tak się zastanowiłem, że to jest rzeczywiście tak, że jak rozmawiam jako mediator rodzinny na tematy związane z seksualnością, to mężczyźni się wstydzą. Ja pamiętam zupełnie inna sytuacja. Po porodzie mojej trzeciej córki przyszła do nas doradczyni laktacyjna i opowiadała nam o tym, jak trzeba sutek trzymać, żeby dziecko porządnie go złapało. I obok siedział taki pan, który był po raz pierwszy ojcem. Ja byłem wtedy taki bardzo dumny, bo po raz trzeci. I pamiętam, jak on się czerwienił, gdy pani położna laktacyjna mówiła słowo sutek. I jest w nas, w mężczyznach w ogóle też tak, że my o seksie, ja nie chcę tego generalizować, ale chyba nie, po prostu nadal pomimo Facebooków, Twitterów, różnych innych miejsc, jeżeli nie jesteśmy anonimowi i nie wchodzimy w rolę wulgaryzmu, to trudno nam rozmawiać. Kiedy jeszcze kobieta podchodzi do mnie i mówi, bliska mi kobieta, że ona by chciała tak uprawiać seks, albo czy ty tak lubisz uprawiać seks, to w nas się włącza, paradoksalnie dla epoki macho, włącza się w nas wstyd. Ale chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Mam pewną taką obawę, że ja bym to trochę przeniósł do bliskiej mi w bioetyce surogacji, że my jesteśmy w stanie umówić się trochę na taką surogację seksu, że my jesteśmy w stanie umówić się na wszystko i oczywiście z perspektywy poznawczej tak. Ja umawiam się, tak jak pan profesor wspomniał, w jakiejś, nie wiem, restauracji z kobietą. Ja wiem wszystko o jej preferencjach seksualnych. Po raz pierwszy z nią rozmawiam w realu, ale jest mi tak naprawdę paradoksalnie w pewien sposób bliska. Natomiast z drugiej strony ja jako mediator pracujący na relacjach mam pewne wątpliwości, czy to jest bliskość. To znaczy, to jest pewnego rodzaju jednak mimo wszystko proteza bliskości. My w seksie, i to jest to w pana redaktora tekście wybrzmiało, ale wybrzmiało też w tekście, na który pan się powołał, Zbyszka Nosowskiego z Więzi, że rewolucja seksualna 68 to nasze wielkie pragnienie, żeby seks nie miał granic. Ono jest mocne, silne, prawdziwe, gdzieś tam w głębi człowieka, ale z drugiej strony my w tym seksie pragniemy cały czas relacji, bliskości. To jedna rzecz mi się tylko przypomina. A w tym, że jedni pragną, a drudzy nie pragną, ale nie, prawda? Ja podam pewien przykład. Ja wiem, że jest środek lata, no może już nie środek, ale pewnie kojarzą państwo taką angielską komedię świąteczną Love Actually z Hugh Grantem. Tam jest taka kapitalna scena, gdzie... kapitalna, przepraszam, jak to woli. Aktorzy grają w filmie pornograficznym, rozmawiają o tym, czy były korki dzisiaj. To jest oczywiście tak zrobione, ale w pewnym momencie jest taka sytuacja, kiedy on ją po raz pierwszy całuje w usta. I dla mnie to jest niesamowity moment, dlatego że on pokazuje tak naprawdę, oni być może uprawiali seks na różne kilkanaście sposobów czy kilkadziesiąt, hipotetycznie, ale tak naprawdę to, czego pragnęli, to relacja.
To jest bardzo dobry film i musimy kiedyś zrobić debatę na temat wpływ tego filmu na współczesną obyczajowość, ale skoro mamy na razie trochę inny, to dopuszczę panią Joannę do krótkiego ad vocem. Ja tylko chciałam powiedzieć, że w ogóle filmy tego typu i w ogóle popkultura, kultura masowa jest odpowiedzialna za bardzo wiele naszych problemów i bardzo wiele fałszywych, sprzedawanych nam obrazów. Otóż to. Tego, jak powinno wyglądać nasze życie seksualne, jak powinny wyglądać nasze zachowania seksualne, łącznie z tym, czego powinniśmy chcieć i że powinna być to tylko miłość. Zresztą jest nawet chyba jest wiele różnych filmów, bo ja oglądałem więcej i takie są filmy, w których wyraźnie chodzi o to, żebyś nie zamykał się w jakiejś głupiej miłości. Okej, okay, no ale komedia romantyczna z samej nazwy wskazuje, jak to się ma skończyć i tak dalej. Bo miłość jest fajna. Że jest to narzucanie zdania, że faktycznie chodzi nam zawsze o relacje. Nie, to już są te czasy, kiedy my zdajemy sobie sprawę, że są inne możliwości. Po jednym zdaniu. Jedno zdanie tylko, bo chciałabym właśnie dodać z tej perspektywy kobiecej, cały czas trzymając się swojej wypowiedzi, że komunikacja, bo każdy tutaj mówi o tym, komunikacja jest bardzo trudna. I w momencie, kiedy się słyszy głos jednej, czyli mężczyzna ma zacząć mówić o potrzebie bliskości, a kobieta ma zacząć wbrew stereotypom kulturowym o swoich potrzebach seksualnych, to jest bardzo trudne. Trudne to jest, a nie łatwe. Niemożliwe. Panie profesorze, i zaraz Joremę dopuszczę. Niech pan nie mówi, że zapomniał pan, co pan chciał powiedzieć, nie, bo nie uwierzę tak i tak. Dużo chciałem powiedzieć, bo dużo się wątków pojawia. Ja myślę tak, że naturalnie, czy to będzie Tinder, czy inna aplikacja, zawsze, często u ludzi się pojawia ta autorefleksja dotycząca, o co w tym wszystkim chodzi. Czy to jest dla mnie dobre wyjście, czy nie, czy ja rzeczywiście tego szukam. Na tym etapie dla niektórych tak. Myślę też, że niektórzy ludzie, którzy wchodzą na te aplikacje lub poznają kogoś tylko dla seksu, mają takie założenie, że chcą mieć ten oddech taki związany z faktem odprężenia seksualnego. Ale tak naprawdę ludzie szukają bliskości. To jest to, o czym pan mówił. Ludzie szukają bliskości. Tylko często tej bliskości się po prostu z różnych przyczyn bronią. Bronią się. Wie pan, rzadko się zdarza, żeby ktoś przychodził do mnie i mówił tak. Panie profesorze, jestem zakochana z wzajemnością, ale proszę coś zrobić, żebym ja zakochana nie była, bo mnie nie stać na tę miłość na tym etapie życia. To znaczy, że są osoby, które na różnych etapach życia stawiają sobie różne priorytety dotyczące celów, dotyczące zawodu, dotyczące jakiegoś funkcjonowania. I jestem dla tego przekonany, że ludzie często chcą tej bliskości, ale niejednokrotnie boją się tej bliskości, bo nie wiedzą, co zrobić. I spotkali się w pewnym momencie, był seks i patrzysz na to, na ten zegarek i masz poczucie, no tak, ale jest jeszcze trochę czasu, ale ktoś mówi, nie, ale już się spieszę, bo pociąg, prawda, bo już muszę jechać. I ludzie dopiero nieraz z czasem zaczynają rozumieć, że może wchodzi jakaś relacja wartościowa i ja tu troszeczkę chcę też powiedzieć, że te aplikacje, mówię, spełniają różne oczekiwania dla tych, którzy chcą tylko seksu dla seksu i dla tych, którzy dają sobie szansę na to, że możliwe coś z tego wyniknie dla nas ważniejszego. Jeremia Piekutowski.
Chciałbym odstawić na chwilę na bok Tindera, bo ja nie mam wrażenia, że Tinder jest najważniejszym problemem. Tinder to jest tylko... My mówimy o pewnym symbolu, tak? Jasne. Po prostu skupiliśmy się wszyscy na tym bardzo mocno. Moim zdaniem to jest tylko pewne narzędzie do tego, żeby ludzie się spotkali i poznali. Narzędzia są lepsze lub gorsze, ale już wcześniej była sympatia.pl, nawet katolicyprzeznaczeni.pl. To wszystko są różne od Badu, to są wszystko różne odmiany tego samego. Natomiast pewna rzecz chciałbym postawić troszkę na ostrzu noża, może spróbuję właściwie w odpowiedzi na pytanie pani doktor Alicji Długołęckiej. Otóż pytanie, dlaczego recesja? I czy to, że zatytułowałem, czy zresztą to nie tyle jest mój zupełnie autorski tytuł, tylko to jest sformułowanie, które gdzieś po amerykańskiej prasie też chodzi, o seksualną recesję. To ja zadałbym po prostu pytanie i spróbowałbym swojej odpowiedzi, swojej interpretacji udzielić tutaj i może o tym porozmawiamy, bo to jest tak naprawdę pytanie o to, dlaczego cyberonanizm, czyli masturbacja do pornografii internetowej, jest zachowaniem gorszym, bardziej szkodliwym czy mniej korzystnym od seksu kobiety z mężczyzną. Jeżeli mówiłem o recesji, to tylko w tym sensie, że zachowania seksualne związane z masturbacją online, na co wskazuje wiele badań, wypierają często seks dwojga ludzi, niezależnie od tego, czy to są powiedzmy mężczyzna z kobietą, czy pary jednopłciowe, to nie ma znaczenia. W każdym razie to jest coś zupełnie innego. To jest coś zupełnie innego w momencie, kiedy zachowanie seksualne polega na masturbacji do ekranu, czy może w przyszłości do jakichś bardziej skomplikowanych urządzeń virtual reality. Otóż ja mam pewne tezy, dlaczego to może być szkodliwe zjawisko i bardzo chętnie posłucham, czy Państwa zdaniem też tak jest. Otóż po pierwsze to jest pytanie o to, czy mamy miłość i więź, czy łączenie się ludzi ze sobą, czyli to, co jest tak naprawdę powiedzmy celem klasycznie rozumianego erosa. Czy to mamy za wartość, czy też myślimy sobie, że ta więź jest właściwie tylko środkiem do zaspokojenia jakichś tam potrzeb, na przykład potrzeby przyjemności, potrzeby bezpieczeństwa, spokoju i wtedy można sobie to zaspokajać w inny sposób. No, ja stoję na stanowisku, że miłość, łączenie się ludzi ze sobą, więź to jest wartość sama w sobie. Więc w momencie, kiedy wypychamy zachowanie, które oparte jest na tworzeniu więzi, i to samo realizujemy, że tak powiem, w samotności. Tak, to była chyba taka nawet fraszka Staudingera, która się zaczynała od nie rób samemu, co można we dwoje, prawda? No to dzieje się coś... Ja osobiście, to jest już moje zdanie, że jest to coś negatywnego, ale oczywiście można na to spojrzeć chłodno i analitycznie, że jest to po prostu znacząca zmiana. Natomiast trzeba się zmierzyć z tym, z czego wynika to, że wybieramy taką formę zaspokojenia seksualnego. No i w dużej mierze wygląda na to, że to często wynika no właśnie z tego, co ktoś tu powiedział z Państwa wcześniej, że po pierwsze to jest łatwiejsze. Nie trzeba się obnażyć przed drugim człowiekiem, nie trzeba go uwodzić, wchodzić w ten dialog powiedzmy uwodzenia. A mam wrażenie, że popkultura w tym świecie kapitalistycznym, chociaż pewnie w socjalistycznym na swój sposób też, tylko inaczej, stawia tak ogromne ideały, że ludzie się tego właśnie bardziej boją niż kiedykolwiek wcześniej, dlatego że są zewsząd bombardowani tym ideałem i nie tylko z materiałów pornograficznych, ale także z popkultury wszelkiego rodzaju, z filmu i tak dalej. I ludzie boją się, że nie spełnią oczekiwań drugiego człowieka. No to wskazują tutaj wskazuje cytowany przeze mnie artykuł Kate Julian w The Atlantic, że to wpływa na to, że nastolatki na przykład nawet nie dość, że seksu nie uprawiają młodzi ludzie, to nie randkują w Stanach Zjednoczonych, a przynajmniej randkują coraz mniej. Druga kwestia no to jest to, że zaspokojenie potrzeby seksualnej może być także w formie online, powiedzmy wspomnianej masturbacji do ekranu, ale potem pozostaje samotność. Potem podobno z tego, co mówią osoby zajmujące się tym tematem, właściwie znowu wraca ta wielka czarna dziura w postaci samotności. Czyli problem samotności pozostaje, mimo że potrzeba seksualna została zaspokojona. I myślę, że to są takie ważne kwestie, które kazałyby zaniepokoić się tym, że te zachowania seksualne się zmieniają. Ale może nie, no to jest to pytanie, od pani doktor zaraz zrobimy taką rundkę. Jak to jest z tym niepokojem, dobrze? Dobrze.
Oczywiście no, wyjdzie na to, że jestem niezwykle w dzisiejszej dyskusji przywiązana do perspektywy kobiecej, no ale no jestem, bo rzeczywiście seksualności dzisiejszych czasów wydaje mi się nie można sprowadzić do zjawiska rzeczywiście, które jest pewnym i problemem, tak, czyli masturbacji, czyli rozładowywania napięcia seksualnego albo w ogóle emocjonalnego tak w internecie. Bez wchodzenia w relacje. To nie jest jedyny opis tego, co się z seksualnością naszą dzieje. Czyli znowu wrócę tutaj do kwestii związanych z tym, że świat się zmienia i bardziej bym tutaj postawiła jakieś pytanie dotyczące tego, jak będzie wyglądał seks pomiędzy mężczyznami i kobietami w kompletnie nowym rozdaniu, że tak powiem, społecznym. Wracam z uporem maniaczki tutaj do kwestii ekonomicznych i do kwestii wykształcenia i do antykoncepcji. To naprawdę zmienia perspektywę i zachowania ludzkie, seksualne. Czyli właściwie gdybym miała tutaj do sprawy podejść pod kątem wartości, to jak mamy budować tak relację seksualną w oparciu na komunikowaniu się, tak? I tu już bym mogła do swojej działki dojść, tak, tutaj też tej edukacyjnej, bo nie jest dobrze i bardziej bym utyskiwała nie na masturbację, tak, przy oglądaniu pornografii. Bardziej to się zaczyna zawsze wcześniej. Bardziej na tym, że wszystkie badania dzieciaków obecnie pokazują, że właśnie jeszcze bardziej niż w dziewczęta uderza to w chłopców, czyli tu potwór gender się pojawia, tak, że przeciętny 4, 5, 6-latek jest totalnie zaabsorbowany graniem, tak, i byciem w wirtualnej rzeczywistości. Częściej, podkreślam, częściej to będzie chłopiec niż dziewczynka, tak? I że dziewczyny jeszcze się wyrabiają bardziej tutaj w relacjach, że tak powiem, międzyludzkich, a chłopaki coraz bardziej się oddalają. To będzie skutkowało w tym, że nawiązywanie relacji seksualnych i to, o czym powiedziałam, to dogadywanie się może być coraz trudniejsze. Więc chcąc, bo ten wątek się pojawił, naprawiać, jeśli się coś psuje, to raczej bym wróciła do kwestii związanych z komunikowaniem się pomiędzy płciami jeszcze na poziomie tym dziecięcym. To i wtedy budować nam relacje seksualne wolne i oparte na uczuciu będzie łatwiej. Panie profesorze. O komunikowaniu, to my musimy zdawać sprawę z tego, że są takie czynniki poza komunikacją, które nam też utrudniają życie seksualne i te moje badania ostatnie pokazują, że największą trudnością Polaków to jest zmęczenie i stres. Nigdy jeszcze w naszych polskich badaniach tak mocno zmęczenie i stres nie był wyeksponowany. 31% kobiet i 21% mężczyzn. Zawsze było tak, że na pierwszym miejscu był lęk przed ciążą albo lęk przed zakażeniem HIV. To były te dominujące lęki. A teraz lęk przed ciążą owszem jest, ale jest na drugim miejscu 26% kobiet i 12 czy 13% mężczyzn. To też tak naprawdę mówiąc w XXI wieku, to też jest takie smutne, nie? Że ten lęk przed ciążą się utrzymuje. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że jeżeli my mówimy o komunikowaniu, to jest też nam dosyć trudno powiedzieć o tym, że jesteśmy zmęczeni, czy jesteśmy zestresowani i że to nam się przekłada na relacje seksualne. Znowuż, kiedy wrócę do pacjentów, to mam takie wrażenie, że nieraz przychodzi współmałżonka czy współmałżonek i mówię, żona chyba mnie zdradza, mąż chyba mnie zdradza, prawda? Bo znacznie mniej uprawiamy seksu i zaczynamy się domyślać, szukamy symptomów tego, co się mogło wydarzyć. A na przykład zapominamy, że ktoś pracuje w firmie,
gdzie jest napięta atmosfera, gdzie jest mobbing, gdzie wytwarza się taka presja zdawania raportów non-stop, czegoś nowego się od nas żąda, terminowości, ktoś się z czymś nie wyrabia. To się dzieje, to jest problem dla ludzi w różnym wieku i z różnym stażem zawodowym. I niejednokrotnie, jak ktoś przychodzi do domu, to czego potrzebuje, to zjeść, wziąć prysznic i położyć się spać. I znowuż, bo jest tak zmęczony, zestresowany. I niejednokrotnie jest też tak, polski model relacji seksualnych to jest taki model, że jak jedna osoba do drugiej osoby w łóżku się przytuli, zacznie dotykać, obejmować i tak dalej, pieścić troszeczkę, to druga strona zawsze ma w głowie, o, już się dobiera, już będzie czegoś chciał, nie? Czy on, czy ona, że... A tu po prostu nieraz jest tak, że ktoś chce po prostu do kogoś się przytulić, pogłaskać i zasnąć, nie? I ja mówię, no dobrze, no ale to nie można drugiej osobie o tym powiedzieć, żeby nie miała takiego poczucia, że jest odrzucana, że to wynika z charakteru pracy, z trudności, albo nie powiemy, że to jest trudność pracy, tylko nie będę ci o tym mówiła, nie będę ci o tym mówił i tak tego nie zrozumiesz. I ja myślę, że my mamy w Polsce bardzo od lat zaniedbaną edukację seksualną. Hasło edukacja seksualna nam panie się... Panie profesorze... Krótko o tej edukacji, że edukacja żebyśmy seksualna nie zgubili nam się kojarzy pytań, zawsze Jeremy. Z biologią i fizjologią seksualności. A to nie jest prawda. Edukacja seksualna to jest także uczenie ludzi komunikowania się na temat także sfery związanej z seksualnością. Pan tutaj mówił o kwestiach związanych z mediacjami. Przecież kiedy my podejmujemy temat mediacji z naszymi pacjentami, to też widzimy, jak to jest nieraz trudne ze względu i na sposób komunikowania się, w sensie braku języka, tego, że ludzie nie rozmawiali z sobą. Ja myślę, że to dotyczy osób i hetero, i nieheteroseksualnych. I to, co w zasadzie my mówimy tutaj dzisiaj, to jest takie heteronormatywne, wydawałoby się, ale w moim odczuciu to dotyczy jednej i drugiej. Panie profesorze, mówiąc, że dużo wątków poruszonych porusza pan jeszcze więcej, to tak zgrabnie kule na bilardzie. Na niektóre już wcześniej podjęte. Bo tu był taki trudny wątek, że nie jest tak, że możemy sobie powiedzieć, no ludzie uprawiają więcej autoseksu dzięki komputerom, prawda, i mają dzięki temu... Nie, tutaj pan Jarema twierdzi, że ponieważ jest takie zjawisko, to ono wpływa na to zjawisko podstawowe, czyli więzi między ludźmi. I że to nie jest tak, że sobie po prostu mam jakiś rodzaj rozrywki, a poza tym jestem w pogłębiającej się relacji, tylko ta rozrywka powoduje, że tych relacji jest mniej, są płytsze i szybciej rwą. Taka była teza pana Jaremy, więc ciekawe, co pan na to. Ja bym to połączył z tym, o czym pan profesor przed chwilą powiedział i pani doktor, bo pamiętam kapitalną audycję w Radiu Tok FM. Słucham. Tomek Kwaśniewski, dobrze pamiętam, redaktor. Bardzo Tomek dobrze. Kwaśniewski. Świetne audycje, też szaleni. Ja długo pracowałem w szpitalu psychiatrycznym i jedna z lepszych w ogóle takie lokowanie produktu, drodzy państwo, może zaskakujące, ale to trzeba. Tomek Kwaśniewski przeprowadził kiedyś taki wywiad z terapeutą zajmującym się problematyką uzależnienia od właśnie nie tyle seksu, tylko, bo to też jest ciekawe, pamiętam kiedyś Charlie Sheen chyba był takim aktorem znanym z tego, że jest uzależniony od seksu. A dzisiaj myślę, że nie tyle mamy problem uzależnienia od seksu, tylko właśnie uzależnienia od pornografii. Pójdę trochę dalej, bo to, o czym pan profesor powiedział, ja się z tym całkowicie zgadzam, bo w ogóle każda forma uzależnienia, czy to alkoholizm, czy narkomania, czy seksoholizm, czy szokoholizm i tak dalej, zawsze wynika z braku. Jeżeli jest tak, jak pan profesor powiedział, że ktoś się do kogoś po prostu przytula i jakaś strona bez określenia płci mówi, znowuż kombinuje, nie? Prawda? I tu się pojawiają różne myśli, a to go dzisiaj
jego albo ją dzisiaj nagrodzę, albo nie nagrodzę, prawda? Albo jest jakaś inna forma napięcia. I nagle ta osoba, nie mając tej relacji bliskości, a nie mówię w ogóle o relacji seksualnej jeszcze, tylko mówię o relacji bliskości, takie skin to skin troszeczkę, prawda? Nagle okazuje się, że ten człowiek myśli, kurde, przepraszam, po co mi to? Cytując profesora Gole, dobrze pamiętam, z Polskiej Akademii Nauk, neuropsycholog, w internecie mamy niekończącą się taśmę pornograficzną, bo obecnie to, o czym pan redaktor Jarema powiedział, zbadano, profesor Gola podaje takie wyniki badań, zbadano, połączono minuty na jednym portalu pornograficznym, okazało się, że można ten portal oglądać 70 lat bez przerwy obecnie. I drodzy Państwo, jeżeli mówimy w ogóle... Tak wygląda piekło, prawda? Nie wiem, jestem socjologiem, nie teologiem. Ale zmierzam do tego, że... ale nawet właśnie odwrotem tego, o czym pan redaktor powiedział. Krąży wśród terapeutów taka quasi-anegdota, że na spotkanie AA nie przyszedł Czesław. Dlaczego Czesław nie przyszedł? Stefan mówi do Krzysztofa, bo Czesław uzależnił się od pornografii. I chłopaki mówią, rany, temu to dobrze. I coś takiego krąży. Natomiast pamiętam, wracam teraz do tej audycji Tomka Kwaśniewskiego, pana redaktora Kwaśniewskiego. Tam padło wprost stwierdzenie, że uzależnienie od pornografii jest nową formą uzależnienia. Dlaczego? Bo oczywiście każde uzależnienie mamy w głowie. Tylko że w momencie, w którym mamy swoje, nie wiem, iPhony, Huawei'e czy inne Sony, w momencie, kiedy korzystamy z tego na co dzień, gdy, tak jak pan profesor powiedział, mamy tej pracy mnóstwo i ta praca bardzo często jest online, w pewnym momencie my uczymy się takiej pierwotnej umiejętności mówienia sobie nie. I gdy ja piję, tak jak Tomek Kwaśniewski przyznawał się do jakiejś tam uzależnienia chyba od hazardu, tak, ale ten terapeuta, który był u niego, był wcześniej uzależniony, znaczy był osobą uzależnioną od alkoholu. On mówi wprost, ja w pewnym momencie unikam, nie wiem, żywca, lech to nie grzech i tak dalej, prawda? Odwracam oczy, nie chodzę w te miejsca. A dzisiaj jak, proszę Państwa, funkcjonować bez smartfona? Kto potrafi dzisiaj funkcjonować bez internetu? Ja nie mówię o Facebookach, Twitterach czy innych miejscach, nie. Tu mamy nową formę uzależnienia, więcej, postawię pewną tezę odwrotną tego, o czym pan redaktor powiedział. My do końca nie wiemy, czym jest uzależnienie od pornografii, bo z tego, co pamiętam, nawet WHO nie stworzyło jeszcze takiej jednostki, tylko mówi o zachowaniach kompulsywnych, patologicznych zachowaniach kompulsywnych, ponieważ WHO stwierdza, my badamy to, nie wiemy, co z tym będzie. Okej, ale tu sobie ułatwiacie życie, jeśli mogę się wtrącić, bo mi się wydaje, że język uzależnieniowy jest językiem, jakby to powiedzieć, bezpiecznym. Ponieważ wszyscy wiemy, że istnieją uzależnienia i nikomu ich nie życzymy, to możemy mówić o seksoholizmie z takim spokojem, bo wiadomo, że nikomu nie życzy seksoholizmu, chyba że naprawdę wrogowi. Ale czy poza tym, że istnieje seksoholizm i ta sfera uzależnień, nie istnieje też takie staromodne, staroświeckie poczucie, że pewne rzeczy się godzą, a pewne się nie godzą. Nie? I to nie jest uzależnienie, że człowiek nie 12 godzin dziennie, tylko raz na 5 dni ubierze się w jakąś zbroję seksualną i tam przeżyje tam, co sobie zaplanuje, więc nawet jest to pod kontrolą i w związku z tym nie będzie spotykał się z tą drugą osobą, która od niego by czegoś wymagała. Nie jest ale uzależniony, jest po prostu, tak po prostu ustawił sobie życie, żeby było mu wygodnie, nie? I potępimy tę osobę, czy nie? Bo seksoholika nie potępimy, ale seksoholizm potępimy, prawda? Ja nie chcę tutaj wchodzić w relację potępienia, tylko zwracam uwagę na inność tego uzależnienia, o czym wyniki badań stanowią, tak? Jeżeli mówimy o uzależnieniu pornografii, w ogóle o uzależnieniu, to mówimy o czymś, co określamy mianem prawa znużenia. My potrzebujemy czegoś więcej. A ponieważ pamiętam profesora Lwa Storowicza, który mówił, że kiedyś w gabinecie polecał parom oglądanie filmów erotycznych, żeby się ośmielili, żeby weszli w relację, żeby facet, który jest nieśmiały, wiedział, jak dotykać swoją kobietę. Dzisiaj by tego nie polecił. Dlatego, że większość treści pornograficznych, o czym notabene znowuż w Radiu Tok FM, przy porno, prawda? Częściej słuchać tego radia, bo... Pamiętam, jak wchodziła książka Pornoland i były fragmenty tej książki i okazało się, że większość treści pornograficznych dzisiaj to jest treść przemocowa. Prawda? Także my dzisiaj wchodzimy w świat pornografii. To nie jest świat, nie wiem, striptizu i masturbacji. To jest świat, w którym ktoś, i tutaj zgadzam się całkowicie z panią doktor, w którym mężczyzna bije kobietę, jednocześnie uprawiając z nią coś, co kiedyś nazywano seksem. A ja nie wiem, czy dzisiaj w cytowanej przez pana redaktora publikacji Bęk Bęk w głowie, pani doktor, zapomniałem nazwiska teraz. Karolin Lewestam. Tak, gdzie tam nie ma seksu. No przepraszam, ale ja tam seksu nie dostrzegam w tych relacjach. Pani Anna. Wow, to ja mam dużo wątków, żeby się do nich odnieść. No to nie wszystkie zdołamy poruszyć. Zacznę od tych, których najlepiej pamiętam, czyli a propos uzależnienia od pornografii. To znaczy
mówi pan coś, co wydaje mi się być w miarę słuszne, że to jest szczególne uzależnienie, dlatego że z punktu widzenia naszej diagnozy i naszego problemu, i tu możecie mnie państwo poprawić, bo to jest państwa dziedzina, ale chyba jest w trakcie oglądania pornografii i masturbacji wydziela się ten sam hormon, który wydziela się, jak obcujemy z partnerem. Więc to jest wyjątkowo w pewnym sensie niebezpieczne jako konkurencja dla więzi, bo jeżeli zapewnia nawet na poziomie hormonalnym te same efekty, to no, ale zaczynając teraz do tego, co pani mówiła, tak, o dzieciach, to znaczy o tym, że dzieci nie potrafią się komunikować, dorośli mężczyźni w gabinetach seksuologicznych nie potrafią się komunikować. Jeśli chodzi o nas, my sobie jeszcze zdajemy sprawę z tego, że seks nie wygląda tak jak pornografia na filmach, ale te dzieci sobie nie zdają sprawy i edukacja seksualna absolutnie tego nie uczy. To znaczy być może jeżeli grupą najbardziej dotkniętą przez seksualną recesję są młodzi ludzie, to jeżeli jednocześnie oni są grupą, ja pamiętam tą audycję w Radio Tok FM, o której pan mówi, oni są też grupą, która uprawia bardzo przemocowy seks i u nich przemocowość tych zachowań seksualnych jest bardzo duża. Widzimy, co się dzieje, jeżeli tej edukacji seksualnej nie ma, bo to już są czasy, kiedy ta pornografia, to jak wygląda seks w internecie, jeżeli tego się nie przepracuje z tym pokoleniem, to tak jest to odbierane. Tak? Jeżeli chodzi o w ogóle sam aspekt edukacji seksualnej, jeszcze szalenie ważna jest zmiana podejścia, tak jak pani mówiła o chłopcach i dziewczynkach, tak? My mamy wielki poziom wszystkiemu winny patriarchat, tak? To znaczy to jak nam się rozjeżdża taka komunikacja, jest w bardzo dużym stopniu można za to winić to, jak chłopcy, jak mężczyźni są wychowywani. Jesteśmy nie są przyzwyczajeni przede wszystkim do mówienia o emocjach, do dzielenia się, do rzeczy, które są dla nich zachowaniami wstydliwymi. Jeżeli tego nie odczarujemy, jeżeli nie zaczniemy wychowywać równościowo wychowywać również seksualnie, to nam się będzie rozjeżdżać jeszcze bardziej. Nie, bo pani nie mówi równościowo, pani mówi, żeby chłopcy były wychowywani tak jak dziewczynki. Tylko dobrze. A nie w drugą stronę. Nie mówimy tak, słuchajcie, to nauczmy dziewczynki, żeby one mniej mówiły o tych swoich cholernych emocjach. Równościowo to znaczy, że każdy może mówić tak samo. To znaczy ja tak samo mogę mówić o swoich pragnieniach i mężczyzna tak samo może mówić. Albo tak samo możemy je skrywać. Tak samo ja mogę płakać i mężczyzna może płakać i nie powinien się czuć w związku z tym gorszy. Nie powinien. To jest jakiś format płciowy, który jest zachowań emocjonalnych i seksualnych, który jest razem z socjalizacją, razem z wychowaniem przez to społeczeństwo patriarchalne nam wpajane, tak? Ale w momencie, kiedy na poziomie seksualnym widzimy, jak bardzo rozjeżdżają się mężczyźni od kobiet komunikacyjnie, to widać, że to jest duży problem. A jeszcze a propos tego, co pan profesor mówił. A propos, co pan profesor mówił, za chwilkę, to dobrze? Bo chciałem, żeby państwo, którzy tak cierpliwie nas słuchają i zarazem spokojnie, też mieli możliwość zabrania głosu i ewentualnie też zadania pytań. To jest ta chwila, kiedy trzeba to zrobić. W każdym razie, kiedy można. Można, to i trzeba. Zapraszamy serdecznie. Anna Kowalewska. Ja tak słuchając państwa, pojawiło mi się kilka takich wątków, bo padła sprawa uzależnień, a to, co mnie osobiście bardzo niepokoi ostatnio, to rzeczywiście i sprawa mediów społecznościowych. Przeczytałam ostatnio artykuł, bo często mówimy, że małe dzieci od najmłodszych lat rzeczywiście korzystają ze smartfonów. Sama często jeżdżąc metrem widzę, jak mama zsiada z dzieckiem dwuletnim i żeby nie płakało, tak jak dawniej się rozmawiało z nim, daje mu komórkę, specjalną komórkę, a sama bierze drugą. Przeczytałam artykuł, w którym zwrócono jeszcze na coś uwagę, a mianowicie, że
W moim pokoleniu bardzo dużo ludzi było wychowanych w rodzinach alkoholowych. I było to typowe objawy takie związane z chorobą alkoholową, współuzależnienia, no u dzieci nie współuzależnienia, ale wychowania w takich rodzinach. I autorka tej pracy zwróciła uwagę, że teraz jest mniej takich rodzin, ale zauważyła, że podobnie te dzieci zachowują się i mają pewne symptomy, jakie ona obserwowała w dzieciństwie. A jest to związane z tym, że od najmłodszych lat dzieci nie mają kontaktu z rodzicami. Rodzice siedzą przy tych smartfonach, przy komputerach i tak dalej. I chciałam zwrócić uwagę, bo my mówimy tutaj o seksualności w pewnym okresie życia, a przecież my tutaj próbujemy uczyć, że seksualność to jest proces całożyciowy. I to, co teraz obserwujemy, to czy nie jest to, że ta więź się tworzy w momencie, nie wiem, już urodzenia właśnie, jak pani powiedziała, ośrodek przyjemności, serotonina, dopamina, wydziela się już przy karmieniu, piersią i tak dalej. I ta więź tworzy się już w tych pierwszych miesiącach. Często mama karmi piersią i patrzy na komputer, tak? Czy na smartfon. I to już jest zaburzona więź. Dziecko uczy się patrząc na twarz mamy, nawiązują się relacje. To, co później mówimy o dojrzałości seksualnej, to jest chęć rozładowania napięcia seksualnego, ale to jest też chęć więzi. A ta więź niestety tworzy się od najmłodszych lat. I to, co teraz obserwujemy, no właśnie jest może trudność albo jakiś problem z rozwojem więzi, z tym, tą komunikacją. Zobaczmy teraz komunikacja przez internet. Mowa niewerbalna jest mało tam odczytywana. Dlatego tak ważne jest, że łatwiej nam w internecie porozmawiać, ale tracimy coś i oddzielamy tę chęć rozładowania od chęci nawiązania relacji i może nam to nie wychodzi. I jeszcze jedno. Te dzieci od najmłodszych lat mają moim zdaniem zaburzony, znaczy nie moim, to są badania, zaburzony mechanizm regulacji emocji. Zauważmy, że dosyć dawniej uczyliśmy ich spokojnie, jak emocje wyrażać. Teraz dziecko płacze, masz komórkę i pooglądaj to. Jeszcze jedno. W tych bajkach dawnych dziecko oglądało, powiedzmy, bajkę Krecika i oglądało coś takiego, że ten krecik potrafiło prześledzić całą historię, powiedzieć. Później nastąpił, powiedzmy, Cartoon Network. I dziecko, ja pamiętam, nawet ze swoim synem rozmawiałam. On nie wiedział, co się działo. Były szybkie impulsy, które go wciągały. No i teraz nasze dzieci, bardzo często też to obserwujemy, że oglądają, grają gry, oglądają filmy, ale one właściwie nie analizują, nie rozwijają tej wyobraźni swojej. One tylko zaspokajają instynkty. W związku z tym, gdy dorastają, to gdy pojawia się potrzeba rozładowania napięcia seksualnego, może być to jedna z form. Każdą inną potrzebę, tak. No właśnie, to tak. Szansę też innym. Dziękuję pani bardzo za głos. Widzę jeszcze pan i pan, tak? To możemy prosić o szybkie, konkretne pytania. Pewnie nie, ja sobie nie podaruję. Pani mówiła szybko. Maciej Kurek. Chciałem tylko tutaj zaznaczyć, że nazywanie książki 50 twarzy Tindera, a następnie stwierdzanie, że kobiety nie pragną przemocowego seksu i pragną mężczyzn, którzy mają otwarte dusze i chętnie rozmawiają o swoim wnętrzu, jest trochę nie na miejscu, aczkolwiek nie do tego odnoszę pytanie. Chciałem się zapytać, ponieważ za tą całą recesję seksualną tutaj w tekście była odpowiedź, że odpowiada to pornografia, otwarcie, feminizm. Ja bym tutaj chciał zaznaczyć, że może być to szerszy element i co państwo myślą na ten temat, że jest to po prostu, to też na Nowej Konfederacji chyba z miesiąc temu był taki tekst o kulturze bezpieczeństwa, o tym, że chcemy na kogoś zrzucić odpowiedzialność za nasze niepowodzenia i chcemy być jak najbardziej bezpieczni. W związku z tym też w tej warstwie seksualnej rezygnujemy z ryzyka. Ograniczamy je i dlatego zamykamy się w takich bańkach bezpieczeństwa, safe space'ach, w których się masturbujemy. I na ile tutaj właśnie ta kwestia bezpieczeństwa, bezpiecznego wychowania może mieć znaczenie na zmianę zachowań seksualnych. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie z sali, tak? Nie wiem, czy panu dyrektorowi da mikrofon, najpierw to się zgłosił.
Osoba publiczności, proszę. Jedno, ale w sumie dwa. Dobra, jestem Maciej Białorucki i tutaj mam taką dygresję, jeśli chodzi o uzależnienia. Mianowicie był taki eksperyment, który pokazał człowieka, który lubi marchewki dosłownie. Jeśli mu się zabrało marchewki, on był zdenerwowany, miał objawy, odstawienie jakiegoś produktu, który go uzależniał. I tu państwo mówią tak samo jak z masturbacją i z oglądaniem porno. To nie musi być uzależnienie, tylko rzecz, którą lubimy. Mój na przykład taki przykład to jest piłka nożna. Jeśli w danym dniu nie grałem w piłkę nożną, miałem takie... No jakby był uzależniony, się zachowywałem cały dzień przygnębiony i w łóżku potrafiłem przeleżeć. Druga sprawa to trzeba znaleźć też jakieś przyczyny tego, że jest więcej masturbacji i więcej oglądania porno. Może to wynikać z depresji, że ludzie są po prostu bardziej zamknięci w siebie, siedzą na przykład w domach, gdzie to się spotyka przede wszystkim w Ameryce i w Japonii, a tam jest najwięcej tych osób, które jakby doznały recesji seksualnej. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie. Nie mogę mówić. Proszę. Możesz, ale dziękuję bardzo. Bartłomiej Radziejewski, Nowa Konfederacja. Mam wrażenie, że dyskusja poszła w przeważającej mierze obok głównego tematu. No bo jeśli ta diagnoza wyjściowa jest prawdziwa, no to my mamy do czynienia ze zjawiskiem rewolucyjnym, tak? Jeśli ludzie masowo, milionami przestają uprawiać seks, a zaczynają uprawiać cybermasturbację, no to jest zmiana tak głęboka i na tak wielu poziomach, że dziwię się, że państwo po prostu nie chcecie przede wszystkim na niej się skupić i o tym porozmawiać. Przecież jeśli to jest prawda, no to jak to rzutuje na więzi międzyludzkie? Jak to rzutuje na trwałość rodzin? Jak to rzutuje na możliwość w ogóle reprodukcji społeczeństwa, tak? No tu się cisną też takie duże filozoficzne i mniejsze polityczne pytania, tak? Jeżeli znaczna część czegoś tak ważnego jak seks, tak ważnego i trwale wpisanego w życie człowieka, nieusuwalnego, jest w stanie się przenieść w rzeczywistość wirtualną, to co z innymi sferami? Z polityką, z życiem rodzinnym, z przyjaźnią, z życiem relacyjnym? Ogromne, wielkie pytanie, wyzwanie i zagrożenie być może, tak? Znowuż, mam wrażenie, że trochę się odtwarza tradycyjny spór prawica-lewica gdzieś tutaj, tak pobrzmiewając tylko, ale... Oj, udało nam się tego uniknąć moim zdaniem, prawie. Trochę tak, a trochę nie, no ale zaakcentuję to, co Jarema Piekutowski sugerował, tak? No, jeżeli to jest diagnoza prawidłowa, no to znaczna część lęków prawicy przed szalejącą rozpustą po prostu jest kompletnie nietrafiona, tak? Znaczy, jeśli mamy rozpustę, to cyberrozpustę, a nie real rozpustę. No to jest zupełnie coś innego. Znowuż lewicowe diagnozy związane z tym, że spada wiek inicjacji, jest plaga niechcianych ciąż, w związku z tym trzeba edukować seksualnie w szkołach, no okazują się równie obok problemu. No to jest po prostu zmiana rewolucyjna i na bardzo wielu poziomach. I dziwię się, że państwo nie chcecie o tym rozmawiać. Apeluję o powrót do głównego wątku. Ja myślę, że trochę chcemy, tylko rzeczywiście to nie jest takie łatwe, bo dotyczy nieprzewidywalnej, Bartku, przyszłości. Nie? To nie jest tak, że możemy dzisiaj na podstawie badań, które pan Jarema nam tak ładnie zebrał, powiedzieć, że za 15 lat rzeczywistość w Polsce, w Finlandii czy na Cyprze będzie taka, a taka. Nie? Niestety, taka płynna postnowoczesność dotyczy również i naszych przewidywań. To chyba powoduje, że nie wszystkie głosy są tutaj takie pięknie twarde. Bo jak mówimy o tym, jak w Polsce było 5 lat temu, albo o patriarchacie, to łatwo powiedzieć coś twardo, nie? Ale patriarcha za 15 lat, czy jeszcze w ogóle będą mężczyźni za 15 lat, prawda? No, wątpię, chyba starzy. Ja bardzo dziękuję za właściwie wszystkie pytania i za to, że się pojawiły wątki pedagogiczne, bo to oznacza, że wcale nie omijamy tematu, czy to jest rewolucja, czy nie, to się, że tak powiem, okaże. No ja w swoich wypowiedziach podkreślałam, że widzę w tej masturbacji cyfrowej pewien rodzaj reakcji
bo jednak ona bardziej, to zjawisko bardziej dotyczy męskiej części populacji, na zmiany bardzo mocne, społeczne, związane z relacjami pomiędzy mężczyznami i kobietami. I tutaj widzę olbrzymią odpowiedzialność naszą, bez względu na poglądy ludzi dorosłych, w jaki sposób, i tutaj bardzo dziękuję pani za głos, że jesteśmy po prostu odpowiedzialni za to, czy będziemy się komunikować, tak? Młodsi ze starszymi, kobiety z mężczyznami, chłopcy z dziewczynkami, czy w pewnym sensie zadbamy o to, żebyśmy nadal potrafili tworzyć więzi. Myślę tu o pokoleniach, które będą po nas, bo jeśli nie, to jest absolutnie przewidywalne, że nastąpi rzeczywiście oddzielenie tego, co rozumiemy jako seks, że seks w tym wydaniu stanie się rozładowaniem napięcia, a drugim aspektem będzie życie w samotności, w zatomizowanym społeczeństwie, tak, singli, którzy będą szukali, że tak powiem, zrozumienia i przyjaźni. Tak? No to się może rozwijać w tym kierunku. Tak naprawdę to wszystko się okaże. No i bardzo dziękuję panu za pytanie to związane z, no właśnie z tym, jak to postrzegamy. No to jest kwestia, z mojej perspektywy właśnie takiej psychopedagogicznej, unikania odpowiedzialności. I znowu bez względu na światopogląd, tak? Unikania odpowiedzialności za siebie i za drugą osobę w budowaniu relacji. Czyli znowu wracamy do więzi i do tego, jak się ma przyjemność do więzi, tak? Czy jest przeżywaniem orgazmu, i to jest jasne, że na poziomie fizjologicznym reakcja będzie taka, no jak przy dobrym, nie wiem, jedzeniu, ale też i przy bliskości, no fizjologicznie będziemy w ten sposób reagować, tak? Tylko wracamy, co będzie wywoływać, co będzie przyjemne. Ja chciałem jeszcze, można twórczo syntetyzować 2,5 pytania z tych, które padły z sali, i od pana profesora zacząć taką ostatnią już serię rusztu, bo wydaje mi się, że język współczesny, do którego pan profesor jest, wydaje mi się, nie tylko przywiązany, ale jest jego współtwórcą, on po prostu napotyka na pewną barierę reakcji wtedy, kiedy chcielibyśmy zareagować, tak mówiąc, tego nie wolno, tego nie należy, tego przynajmniej nie trzeba. No, przychodzi człowiek i mówi tak, no jest, tutaj gram w piłkę rankami, a wieczorami się masturbuje codziennie, prawda? I co można co można go zapytać? Czy to panu przeszkadza? A ten człowiek powie tak, no to wtedy jest w porządku, prawda? Zalecamy mu, żeby mniej grał w piłkę na początek. Ale on powie nie, bardzo mi tak dobrze. Obym tylko mógł tak całe życie żyć, i no, mamy związane ręce, nie? Prawda? Możemy... No, język takiej terapii czy rozumienia głębokiego człowieka w tym momencie właśnie doszedł do ściany. I no, czy możemy się po prostu obejść, nie, w przyszłości, myśląc o tym, że będziemy jakoś... No przepraszam, mówiła pani o matce, która karmi dziecko i patrzy w telewizor. Czy właściwie już telewizor, Boże, co ja powiedziałem? Za Jagiellonu był telewizor. No patrzy w jakieś urządzenie. No i ta mama powie tak, i mnie to bardzo dobrze robi, a moje dziecko przy tym się świetnie czuje. No i skończyliśmy rozmowę, prawda? Nawet gdybyśmy wyciągnęli, nie wiem, jakie badania z samej północnej Finlandii, że dzieci karmione przy urządzeniach elektronicznych gorzej radzą sobie na rynku pracy, to i tak ta mama powie, przepraszam, ale właśnie nam bardzo dobrze to robi. Zamknęło się. Czy język, który, jak się wydaje, jednak wygra za 15 lat, język taki ściśle indywidualizowanych potrzeb i ich spełniania, nie jest tym językiem, który uniemożliwia nam w istocie reakcję tak jakoś na serio, poważną, głęboką, o jakiej marzył Bartłomiej Radziejewski? Ja mam takie poczucie, że jednak rozmawialiśmy dosyć na temat, tylko pokazywaliśmy pewne uwarunkowania, które mogą na tą recesję seksualną się składać. Natomiast jeżeli my byśmy mieli odpowiadać, czy rzeczywiście rozwinąć
te przyczyny, na której się na to mogą składać, no to będziemy mieli taką debatę dotyczącą współczesnego życia. Bo to tak naprawdę mówimy o, a jeżeli my mamy tylko odnieść się do nas Polaków, to my musimy powiedzieć tak, że my jesteśmy krajem dosyć, w dosyć trudnym położeniu. Na przykład po okresie po 89 roku poczucie wolności, ale bardzo mocno rozbudzone aspiracje ekonomiczne. Te aspiracje ekonomiczne są po dzień dzisiejszy. I mam wrażenie, że one jeszcze bardziej wzrastają. W momencie, kiedy zaczęliśmy bardziej wyjeżdżać na zachód, kiedy korzystamy często z tych samych hoteli, wykupujemy te same wycieczki, co inni turyści zagraniczni, widzimy, jaki oni reprezentują poziom ekonomiczny, jakie my płacimy euro za granicą, jak wyjeżdżamy i chcemy coraz więcej. I chcemy, i my mówimy, dla siebie chcemy, niektórzy mówimy, dla naszych dzieci chcemy, niektórzy mówią, dla naszych wnuków chcemy, a niektórzy mówią, tak, żebym założył rodzinę, to muszę uzyskać wcześniej to, to i to i to. I oddalamy plany prokreacyjne i tak dalej, i tak dalej. I to, mam wrażenie, jest bardziej złożona kwestia. Dlatego, że zmienia nam się w Polsce struktura związków. I także moje badania ostatnie pokazują, że zmniejsza się w Polsce liczba związków małżeńskich o charakterze sakramentalnym, zwiększa się liczba osób, które wchodzą w związki, gdzie nie ma ślubu, ale ludzie są, mówią, że są w związku. I są związki, gdzie ludzie mieszkają osobno, ale mówią, że są w związku. I gdzie ludzie mieszkają razem, ale zwiększa się także liczba singli. I nie tylko tych singli w późniejszej fazie życia, dlatego że ktoś jest wdowcem, wdową, ale zwiększa się liczba singli tych młodych. Czyli obserwujemy, jedni wchodzą szybko w te związki małżeńskie, a inni oddalają te związki małżeńskie. I jeżeli my popatrzymy również na sytuację zarobkową, to też widzimy, że Polacy w bardzo dużej mierze wyjeżdżali za granicę za pracą zarobkową, że wyjeżdżali ci i wyjeżdżają niejednokrotnie ci, którzy są w związkach. W związku z tym ich aktywność seksualna także spadła, no bo częstotliwość spadła, bo oni przyjeżdżają rzadziej raz na jakiś czas. To także ma wpływ na to, co się w naszych relacjach seksualnych dzieje, ale to również obserwujemy w wielu innych krajach. Ja mam wrażenie, że ta kwestia takiej seksualnej recesji, o której pan mówił, nam aż tak bardzo w Polsce nie grozi, chociaż powiedziałem, że ta aktywność seksualna spada, ale nasz apetyt na seks, nasz Polaków, jest w dalszym ciągu duży. Nam recesja aż tak bardzo nie grozi, bardziej bym widział, że będziemy szli w kierunku pewnego wyzwolenia i dawania sobie prawa do realizacji naszych potrzeb seksualnych, ale tak naprawdę to prawa także do szczęścia. I na koniec chciałbym w sprawie tej masturbacji zawrzeć. Tam, gdzie my mamy problem z uzależnieniem od masturbacji, to mamy problem z uzależnieniem od masturbacji. Masturbacja w Polsce od lat była zawsze stygmatyzowana, a to ze względów światopoglądowych, a to ze względów innych. I większość osób w Polsce masturbuchiwała się i masturbuje z poczuciem winy. Jeżeli chodzi o tych internautów, to wzrasta nam liczba osób, które masturbują się, mając poczucie, że masturbują się dla przyjemności. No i koniec, bo przychodzą nierokrotnie do mnie mężczyźni dojrzali w późniejszej fazie w wieku i mówią tak, że dzisiaj mają zaburzenia erekcji, to wszystko, ale sobie stawiają diagnozę. Wie pan, ale doktorze, to chyba dlatego, że się masturbowałem, prawda? No mój Boże, kochany, to jeszcze... Ale panie profesorze, to my żyjemy w innym kraju dopóki mówimy
mówimy o masturbacji analogowej, to sprawa jest nie aż tak ciekawa dla przyszłości świata. Jak mówimy o tej cyfrowej, to mamy wrażenie, czy wielu z nas ma, że to jest element psucia się tego świata. I mnie się po prostu wydaje, wracam jak głupi do płotu, prawda, że w języku, który jest dość powszechny dzisiaj w Europie Zachodniej, coraz powszechniejszy w Polsce, nie mamy jak wyrazić takiego niepokoju, bo musimy komuś powiedzieć, tobie indywidualnie jest przyjemnie, ale dla przyszłości świata ma to fatalne skutki, bo nie będzie więzi, rodzin, dzieci, normalnego społeczeństwa. No zaraz, czym do gościa? Moja indywidualna przyjemność versus czyjeś przewidywanie, że świat upadnie, no to się ani ze zbieraniem plastikowych butelek, ani z masturbacją cyfrową, ani nawet analogową, moim zdaniem, nie da wygrać. Nie? Natomiast jeszcze chciałbym jedno zdanie powiedzieć. Natomiast to, o czym pan mówi, to jest właśnie kwestia, i Alicja mówiła, pewnej edukacji, pewnych oddziaływań o charakterze także pedagogicznym wcześniej i pokazywania, że my jako jednostka jesteśmy osobami funkcjonującymi w grupie. I warto o tym mówić, ale warto mówić o tym, że masz prawo do swoich potrzeb, tylko żeby nauczyć też ludzi wyrażania swojego szczęścia lub wyrażania swoich lęków, swoich różnego typu niepokojów. I to jest, myślę, na naszym pewnym problemem. Dziękuję bardzo. Panie doktorze, ostatni głos. Jasne. Niezbyt długi. Odpowiadając konkretnie na pytania. Myślę, że pokazaliśmy pewne zamknięte koło. To znaczy tak, pojawi się jakiś gdzieś problem, to nie ta debata, żeby go teraz diagnozować, gdzie przestaliśmy ufać sobie, przestaliśmy mieć odwagę, żeby nawiązywać relacje. To spowodowało, że w ogóle też to pierwsze pytanie, o którym i ta uwaga, którą pani zwróciła uwagę, schowaliśmy się bardzo do łatwego i dostępnego świata wirtualnego. Dlaczego daję dziecku telefon w metrze? Bo jest to, jak to mówił mój kolega, włączam telefon, wyłączam dziecko. To jest straszne, podłe, co powiedziałem teraz, ale niestety do tego to się sprowadza. Czysty behawioryzm niestety tutaj wiedzie prym. Natomiast myślę, że to przeniosło nas do świata wirtualnego. W świecie wirtualnym, gdy spotkaliśmy się z wykreowanym, wyreżyserowanym, pięknym światem seksualnym, który, przecież to nie jest tak, że na początku ktoś ogląda hard porno. On jest, wchodzi przez kolejne etapy i w tym momencie rzeczywiście dochodzi do tego, o czym pan redaktor wspomniał w swoim tekście, rzeczywiście do pewnej recesji, do pewnej sytuacji, w której ja nie mam ochoty na relację fizyczną, ponieważ ja jej nie potrzebuję w tym momencie. Znaczy tak, ja stoję na stanowisku, że ja tej relacji, ludzie potrzebują tej relacji. Dlatego, że pornografia mimo wszystko jest zastępnikiem. To, o czym pan jeszcze powiedział tutaj w drugim chyba pytaniu, czy trzecim, że można sobie oglądać pornografię od tak. Wracam do wypowiedzi Tomka Kwaśniewskiego i jego gościa, który na początku audycji powiedział, że tak, to prawda, zgodziłby się z panem, ale pod koniec on zmienił zdanie. On powiedział wprost, że wracając do historii swoich pacjentów uzależnionych od pornografii, a to było 4-5 lat temu ta audycja, on mówi wprost, nie ma dzisiaj bezpiecznej pornografii, zwłaszcza u mężczyzny, który, tak jak tutaj słusznie było powiedziane, na przykład doświadcza jakiejś, nie mówię depresji klinicznej teraz, ale pewnych stanów depresyjnych, pewnego wstydu i tak dalej. Ostatnia rzecz, zaskoczę państwa, jestem wielkim zwolennikiem edukacji seksualnej. Ale rodziców na początku, bo uważam, że z dziećmi jako pedagog też, bo też jestem pedagogiem, z dziećmi o seksie należy rozmawiać. Ja jako ojciec trzech córek, to dla mnie jako dla mężczyzny, to jest dopiero edukacja, bo one mnie edukują, one mnie wychowują tak naprawdę. Najbardziej konserwatywna badaczka w Polsce, dr Wanda Pułtawska, powiedziała, że dzieci wychowują rodziców i dużo jest w tym racji. I one mnie wychowują w ten sposób, ewidentnie. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w momencie, gdy ja jako pedagog czy moja żona jako terapeutka rozmawia z rodzicami, rodzice nie potrafią rozmawiać o seksie. I ważne jest, żeby dzieci miały świadomość tego, czym jest zły dotyk, tak? Na przykład, czym jest, nie wiem, sytuacja masturbacji, która jest masturbacją rozwojową, prawda? Ale problem polega na tym, że my troszeczkę zostawiliśmy tych rodziców, postawiliśmy taką tezę, rodzice nie potrafią rozmawiać z dziećmi o seksie i zostawiliśmy to troszeczkę. Ja mam takie wrażenie. Nie możemy zostawiać rodziców. Ja wiem, że jest gorsza możliwość edukacji seksualnej rodziców, bo rodzic zawsze może powiedzieć, nie, ja nie przyjdę, bo ja się wstydzę. Albo nie przyjdę dlatego, że muszę coś w internecie zobaczyć, tak? Prawda? Tutaj jest problem braku edukacji seksualnej rodziców. Tyle. Dzięki. Dziękuję bardzo. Pani Joanno. To znaczy tak, no ja, jak już my jesteśmy przy edukacji seksualnej, pan z tyłu, przepraszam, nie pamiętam nazwiska, odniósł się do tego, że to, co twierdziła prawica, czyli że rewolucja seksualna będzie wyglądać tak, jak wyglądać,
się nie sprawdziło. I że to, co twierdziła lewica, czyli że edukacja seksualna coś na to poradzi, się również nie sprawdziło. Ja bym tutaj trochę polemizowała, dlatego że jeżeli wnioskujemy na przykładzie Polski, to czy my kiedykolwiek tu mieliśmy edukację seksualną? Ja jak chodziłam do szkoły, to jej nie było. Myślę, że teraz jej nie ma. Więc absolutnie to jest nieuprawniona teza według mnie mówić, że edukacja seksualna faktycznie nic nie zmienia. Nie mamy jakościowej, nie mamy zarówno to, o czym państwo mówicie, zarówno od strony rodziców, ani od strony szkoły i placówek wychowawczych, ani od strony, powiedzmy, problemów seksualnych dzieci. Nie mamy, nie wiem, dziecięców seksuologów. Pewnie w Polsce jest po prostu, podejrzewam, tylu co dziecięcych psychiatrów. Tak? Mamy ogromny problem z dziecięcą psychiatrią, również z tym. Tak? Więc systemowo po prostu tej edukacji seksualnej nie ma. Musielibyśmy się zastanowić, to już jest oddzielna dyskusja na temat tego, czy to szkoła, czy to rodzice, czy kto jeszcze ma być za tą edukację odpowiedzialny. Tak? Ale wie pani co, jest mega cywilizacyjna edukacja, która mówi, szczęście się kupuje. I nasza wiara w to, że nawet 3 godziny edukacji seksualnej w tygodniu przez powiedzmy 5 lat podstawówki jest w jakiejś proporcji do tego, co w ogóle jest powszechnie wszędzie, bez względu na wiek, wiecie państwo, wszystkie możliwe orientacje i tak dalej, po prostu sącząca się, trzeba być herosem albo stukniętym, żeby być z boku tej cywilizacji, jest przesadzona. Kupuje się. No dlaczego właściwie szczęście seksualne lub zadowolenie seksualne ma być wyłączone spośród ogólnego prawidła? Kupuje się. No to sobie kupię. A kupowanie na przykład seksu z inną osobą jest takie trochę głupie i kosztowne i być może ryzykowne, nie wiadomo. A kupowanie sobie seksu takiego z internetem jest bezpieczne i to wygra. Ja nie mówię, żeby nie walczyć o dobre rzeczy, nie? Mm-hmm. Walczyć jak najbardziej i cieszyć się z każdego sukcesu. No na pewno. Do tego, co słyszę. Tylko już bardzo krótki niestety, ale co? Ale nie, sprzeciw dotyczy generalizowanie w przypadku młodzieży jest bardzo nie fair wobec młodzieży. Sam pan pracuje z młodzieżą, więc współczesna młodzież nie uważa tak, że szczęście seksualne można kupić. My w ogóle tak nie uważamy. Moja teza jest taka, że to jest po prostu powszechny nastrój tej cywilizacji, prawda? Nastrój nastrojem, a znowu ta skala mikro, o której cały czas wspominam, jest zupełnie inna. Chciałbym na koniec, żebyśmy zostali z kilkoma tezami i pytaniami, chociaż byłyby one może niepokojące. I to są tezy nie tylko moje, ale takie, które usłyszałem w trakcie badań moich do tych artykułów. Pierwsze to, co powiedziała pani doktor Karolina Lewestam w wywiadzie ze mną, że być może niedługo dojdziemy do sytuacji, w której doświadczenia różne, niezapośredniczone przez ekran, niezapośredniczone przez internet, przez sferę online, staną się luksusem dla wyższych sfer. Oby tak nie było, ale mówię, że takie niebezpieczeństwo istnieje. Pozytywna odpowiedź panu Maciejowi Kurkowi. Naprawdę jest mnóstwo cudownych kobiet, które chcą mężczyzn o otwartych duszach, ale za to ta teza dotycząca bezpieczeństwa ważna. Ważne pytanie o to, czy my jesteśmy wychowywani w kulturze, która skłania nas ostatecznie do wybierania bezpiecznego modelu, pozornie przynajmniej bezpiecznego realizowania potrzeb seksualnych w świecie wirtualnym. Ale tu należałoby zadać pytanie w takim razie, jaki lęk stoi za tym, że tę drogę wybieramy. I wreszcie kwestia tego, jak to jest w Polsce. Oczywiście w Polsce, w związku z tym, że mieliśmy PRL, mieliśmy zabory, mamy specyficzną sytuację światopoglądową, to można powiedzieć, że rewolucja seksualna lat 60. nie wybrzmiała w taki sposób. Chociaż PRL też w swój osobliwy sposób emancypował Polaków seksualnie. Natomiast to poczucie winy związane z masturbacją, być może ono nie jest tylko, nie ma tylko charakteru katolickiego, tylko to jest może jakiś głębszy niepokój, bo te wszystkie ruchy, które teraz bardzo się mocno pojawiają w internecie typu nofap, czyli bez onanizmu, bardzo duże fora internetowe z ogromną liczbą ludzi kompletnie niezwiązanych z Kościołem katolickim, to są fora, które powstają w państwach Zachodu, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych.
i to naprawdę w środowiskach nie mocno religijnych, tylko ludzie zaczynają zauważać, że ich uzależnienie od pornografii i onanizmu niszczy coś ważniejszego. To właściwie wszystko. No co tu dużo ukrywać, jest to temat, który mógłby jeszcze być spokojnie przedłużany w dyskusji, ale pewne ramy obowiązują nas wszystkich. Dziękuję bardzo publiczności, że przyszła i no nie dziękuję, że dotrwało do końca, bo myślę, że było bardzo ciekawie. Tak się akurat w Polsce składa, że to na ogół publiczność klaszcze panelistom, a nie odwrotnie już. Niech tak dzisiaj będzie tradycyjnie. Oklaski dla panelistów.